Dobry Państwo, tak to już. Pragniemy rozpocząć, ponieważ pierwsze panele, szczególnie te prelekcje, które są zapowiedziane, będą streamingowane. Chcemy się podzielić z szerszą widownią dobrymi praktykami, bo dzisiejszy dzień brzmi bardzo źle, ale dzień dobrych praktyk brzmi bardzo dobrze. Dlatego bardzo serdecznie Państwa witam na dzisiejszym spotkaniu. Ja reprezentuję firmę Zorius Pro i jest ze mną cały sztab pracowników, współpracowników, również Agnieszka Kozak, wiceprezes zarządu. Mamy też znamienitych gości. Pomysłodawcę również dzisiejszego spotkania, Piotr Pszczółkowski, dyrektor cyfryzacji w firmie Symfonia. Piotrowi oddam głos, ponieważ jest pomysłodawcą i będzie się z Państwem dzielił, skąd ten pomysł, dlaczego chcemy się spotykać z Państwem. Dziękuję. Dziękuję Aniu. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Tak jak powiedziała Ania, mam na imię Piotr Pszczółkowski i mam przyjemność otworzyć to dzisiejsze nasze spotkanie. Nawet nie wiem, jak nazwać do końca, czy to nazwać konferencję, czy spotkanie osób, które chcą porozmawiać na temat dobrych praktyk w HR-ze, czy też może warsztaty. Myślę, że ciut każdej z tych rzeczy dotkniemy dzisiaj podczas naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo się cieszę też, że tak licznie dzisiaj Państwo do nas przyjechali i że mamy przyjemność się spotkać w cudownym miejscu, bo ja mam chyba pierwszy raz okazję być w Muzeum Śląskim i faktycznie jestem zauroczony, jeżeli chodzi o koncepcję architektoniczną, że na zewnątrz w sumie nie widać, jak wiele tutaj te nasze wnętrza w środku ziemi skrywają. Także na pewno będzie dobra okazja, żebyśmy dzisiaj spędzili fajny czas. No i myślę, że dzisiaj też warto powiedzieć, zanim przejdę do kolejnej części i do tego, co Ania powiedziała, to przede wszystkim w imieniu panów i swoim chciałbym życzyć serdeczne życzenia paniom z okazji Dnia Kobiet, także wszystkiego najlepszego, bo to jest wyjątkowy, myślę, dzień, którym warto celebrować. Tym bardziej, że też na sali widzę, że mamy znakomitą większość pań, co chyba też pokrywa się w ogóle z obszarem HR-u, no bo jednak w tym obszarze naszym zarządzania ludźmi, działów personalnych, jak statystyki notabene też pokazują, większość osób, które pełnią różnego rodzaju funkcje, to właśnie panie. Także witam serdecznie nas wszystkich. No i chciałbym rzeczywiście troszeczkę powiedzieć, dlaczego tu się spotykamy. Ponieważ to jest, myślę, że taka fajna kolejna inicjatywa, która się pojawia na polskim rynku konferencyjnym, na polskim tutaj jakby takim kalendarzu różnego rodzaju wydarzeń HR-owych, które są organizowane w Polsce. Natomiast ma charakter zdecydowanie regionalny, to znaczy chcemy, żeby w różnych miejscach, już nie tylko w Warszawie, broń Boże, spotykać się właśnie z osobami, które chciałby dowiedzieć się czegoś nowego na temat różnych trendów HR-owych, kadrowych, które aktualnie mają miejsce w polskiej legislacji, czy też w polskiej w ogóle różnego rodzaju przestrzeni HR-owej. Dlatego też nazwaliśmy dzisiejszy dzień jako Dzień Dobrych Praktyk. Dlaczego? Dlatego, że to spotkanie przede wszystkim nie będzie miało charakteru wyłącznie warsztatowego, znaczy prelekcyjnego, to znaczy takiego, kiedy osoby, które dzisiaj, o których za chwilkę wspomnę i też przedstawię, będą miały prezentację, ale chcielibyśmy przede wszystkim również obok prezentacji dać Państwu szansę uczestniczenia w warsztatach, czyli przede wszystkim w takiej bardzo aktywnej, ale też praktycznej części, gdzie chcemy Państwu przekazać szereg takich naprawdę konkretnych wskazówek, dobrych praktyk, informacji, które bezpośrednio będziemy mogli wykorzystać w organizacjach. Także trochę teorii, ale też bardzo dużo praktyki i to jest, myślę, że fundament naszej koncepcji, tego, co chcemy zaproponować w ramach cyklu konferencji Dzień Dobrych Praktyk, które będą odbywały się w szeregu miast w Polsce, bo Katowice to jest pierwsza tego dzisiaj typu inicjatywa. Natomiast już za chwilkę będziemy mieli oczywiście też Poznań, będziemy mieli również Trójmiasto, Szczecin, Warszawa, różne miejscowości, w których tego typu właśnie wydarzenie będzie miało miejsce. Dzisiaj mam przyjemność brać w otwieraniu konferencję, gdzie będziemy mieli też oczywiście dwie części. Część, która dotyczy ścieżki tak zwanej HR-u bardziej miękkiego, tego, który jakby dotyczy przede wszystkim obszaru rozwoju, czy też obszaru naszych pracowników z perspektywy nimi zarządzania. I tutaj będziemy mieli przyjemność posłuchania dzisiaj wykładów Iwony i Bogdana, którzy reprezentują firmę Keystone Consulting. Dzień dobry.
Myślę, że większości Państwu nie trzeba przedstawiać Iwony i Bogdana, ponieważ ich praktyka i doświadczenie na polskim rynku HR-owym jest bardzo długa, zresztą też w firmie Case & Consulting. Natomiast chciałbym przede wszystkim powiedzieć, że na pewno możemy liczyć na dużą dawkę bardzo ciekawej wiedzy i doświadczeń, które z tym są związane. A będziemy poruszać temat motywacji pracowników, czyli przede wszystkim tego, jakie są główne motywatory z perspektywy zarówno różnych zespołów, które mają taką różnorodność, zarówno pewnie pokoleniową, jak również różnorodność, która dotyczy różnego rodzaju innych aspektów, ale też będziemy mówić przede wszystkim też o tym, jak utrzymać tą motywację pracowników w dzisiejszym czasie, który przecież jest też bardzo ciekawym czasem z perspektywy pracy hybrydowej, pracy zdalnej, gdzie bardzo często musimy pracować w różnych nowych jakby takiej konstrukcji, architekturze, czego jeszcze przed na przykład czasem covidowym tego nie było. Więc to na pewno będzie bardzo ciekawy, praktyczny wykład i warsztat, który za chwilkę się rozpocznie. Potem chcielibyśmy przejść do kolejnej części, mianowicie do części dotyczącej którą nazwał Michał Regulski, którego też pozwolę sobie już teraz przedstawić. Michał, który reprezentuje Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną, przedstawi nam bardzo też, myślę, ciekawy temat, który też myślę, że warto, żeby już dzisiaj na takich spotkaniach poruszać, mianowicie sposoby różnego rodzaju pozyskiwania funduszy unijnych i wsparcia waszych działań, które potencjalnie możecie realizować w waszych organizacjach. Także też Michał jest absolutnie osobą, która jest całym tym źródłem wiedzy, także na pewno pokaże wam różne możliwości i te aktualne, ale chyba bardziej nawet te przyszłe, prawda, które będą w najbliższym czasie się pojawiały. Także warto również je monitorować, śledzić i też w związku z tym chcielibyśmy wam dzisiaj o tym chwilę opowiedzieć. No i potem przejdziemy do drugiej bardzo fajnej części, mianowicie części, którą nazwaliśmy ścieżką payrollową, czyli taką już bardziej kadrową. Tutaj uśmiecham się do Agnieszki, którą już mieliśmy okazję przez chwilkę zobaczyć, Agnieszka. Agnieszka, która reprezentuje oczywiście firmę Zorius, wspominam o przede wszystkim takich wskaźnikach HR-owych, które warto, w jaki sposób je raportować, analizować z perspektywy systemu kadrowo-płacowego. No i też mój kolega, który do nas tutaj przyjechał do Katowic, razem z żoną notabene, jak się też dowiedziałem dzisiaj, czyli Rafał razem z Dominiką poprowadzą taką sesję bardziej warsztatową. Planujemy zakończyć dzisiaj o godzinie 14.45, także to będzie dzień, który będzie składał się, tak powiedziałem, z dwóch części. Serdecznie przede wszystkim zachęcam i zapraszam Państwa do networkingu, do tego, żebyśmy się bliżej poznali. Znaczy ja uważam, że takie spotkania właśnie nie online'owe, tylko przede wszystkim spotkania bezpośrednie dają nam niesamowitą szansę, żeby się zobaczyć, porozmawiać. Nie tylko poznać nas jako prelegentów, ale też przede wszystkim poznać siebie jako uczestników. To na pewno będzie fajna okazja do tego, żeby Państwo być może nawiązali nowe relacje, które będą w przyszłości mogły się rozwijać. Także będziemy mieli szereg sesji kawowych. Tam z tyłu czekają już, widziałem, że część z Państwa skorzystała wspaniałości, jeżeli chodzi o jedzenie. Myślę, że bardzo dobre, więc też zapraszam się do częstowania. No i przede wszystkim do tego, żeby dzień dzisiejszy dzień był bardzo aktywny. Jeżeli Państwo będą mieli jakiekolwiek pytanie, jeżeli Państwo zobaczą, usłyszą coś, co szczególnie Państwa zainteresowało, serdecznie zapraszamy do tego, żeby ta dzisiejsza nasze spotkanie było takie, owocowało właśnie w tą aktywność po obu stronach, żebyśmy o tym rozmawiali, dyskutowali, żebyśmy przede wszystkim zadawali sobie pytania, bo dzięki temu ten dzień będzie zdecydowanie bardziej efektywny dla Państwa, a na tym nam szczególnie zależy. Życzę absolutnie fenomenalnego dnia i przejdźmy w takim razie do tej części praktycznej. Iwona, Bogdanie, oddaję Wam głos. Jak to mówią, the floor is yours. Thank you. Rozbiorę się troszkę. Piotr mnie zmotywował. Będziemy rozmawiać o motywatorach. Dzień dobry jeszcze raz. Czym mnie zmotywował? Co powiedział? Podniósł mi poprzeczkę, tak? Że będzie absolutnie dużo wiedzy z absolutnie długiego okresu czasu, kiedy prowadzimy firmę. Faktycznie w tym roku osiągamy pełnoletność, będziemy się świętować 18 urodziny, więc trochę tych doświadczeń się zebrało. Proszę Państwa, zaczynamy od tematów motywatorów i potrzeb w zespole różnorodnym.
Ale zanim ja będę was starała się tutaj trochę wyeksploatować, bo wszyscy są praktykami, a jest to Dzień Dobrych Praktyk, zanim przejdziemy już do faktycznych, konkretnych motywatorów, to jeżeli popatrzymy na dzisiejszy świat, w którym wszyscy jesteśmy pracownikami, Jakie wyzwania stoją przed organizacjami, przed każdą firmą, bez względu na to, czy jest duża, czy mała, dzisiaj, w 2024 roku? Co się dzieje? Jakie mamy sytuacje, która na to wpływa? Dziewczyny. Sztuczna inteligencja. Tak jest. Co jeszcze? Co mamy? Co nas dotyka codziennie? Praca zdalna. Tak. Piotr dużo podpowiedzi dał. Praca zdalna, która się łączy też z takim mieszanym trybem pracy hybrydowej, tak? Niedobór specjalistów, jesteśmy blisko wojny. Zaangażowanie, dziękuję za to zaangażowanie. To jest faktycznie temat rzeka, na którym można by zrobić doktoraty. Coś jeszcze? Różnorodność pokoleniowa i kulturowa. Różnorodność pokoleniowa i kulturowa. Ile mamy pokoleń w pracy tak mniej więcej teraz? Trzy do czterech, tak? Mhm. Okej. A kończy się to na którym pokoleniu? Na Zetkach, czyli za chwilę wejdzie alfa. Alfa za chwilę wejdzie, tak. Okej. Tak naprawdę wymieniliście większość tego, z czym się mierzy każda firma, która dzisiaj próbuje cokolwiek dowieść na rynku, czyli która pracuje i zatrudnia ludzi. Faktycznie są to duże wyzwania, szczególnie związane z tym, że po pierwsze mówimy o tym, że jest brak talentów. Ja będę dzisiaj, powinnam była jeszcze taki słownik przedstawić Państwu, ja będę dzisiaj posługiwała się takimi zwrotami, które są w naszym żargonie HR-owym bardzo popularne i od razu przepraszam za to, że będzie trochę zwrotów angielskich. Dobrze, staraliśmy się to przetłumaczyć, ale są takie, które przyjęły się nawet w języku polskim, na przykład mindfulness, tak? To już w zasadzie jest słowo, z którego wszyscy korzystają. Brak talentów to jest coś, co dotyka w zasadzie wszystkie branże, natomiast kiedyś mówiło się, że talentem jest 5% organizacji, teraz mówi się, że talentem jest każdy ze względu na to, że ma szansę rozwinąć swoje unikatowe umiejętności, które są bardzo cenne. Przez to, że jest nas coraz mniej specjalistów, to każda z tych umiejętności nabiera na wadze, ale o tym będzie więcej Bogdan mówił o wagach i kryteriach w drugiej części. Natomiast to, co pojawiło się w 2022 roku po raz pierwszy, to jest coś, co ja tutaj powinnam tutaj mieć takie światełko jeszcze. Cicha rezygnacja. Znacie ten zwrot, to słowo, to wyrażenie? Po angielsku to się nazywa quiet quitting. I to nie dotyczy tego, że ktoś po prostu nie przychodzi do pracy, po angielsku wychodzi, już nie wraca, tylko to jest taki totalny, tutaj pani powiedziała o tym zaangażowaniu, zmniejszający się zaangażowanie. I to jest chyba największy problem dzisiejszego czasu z punktu widzenia pracodawcy, że pracownik mówi, przychodzę po to, żeby zrobić tyle, ile muszę zrobić. Czyli to, co mam zapisane w zakresie obowiązków, to, co jest moimi podstawowymi czynnościami, do których się zobowiązałem i nic więcej. Jak chcesz ode mnie więcej, pracodawco, to co? To zapłać mi za to. Dokładnie tak. A jak to wygląda z punktu widzenia pracownika? Skoro tyle rzeczy się dzieje, to pierwsza zdolność, jaka jest potrzebna, to przede wszystkim akceptacja zmiany. Jak pojawił się COVID, to była taka rewolucyjna zmiana, która nas dotyczyła i mówi się o tym, że na co dzień radzimy sobie ze zmianami, które dotyczą naszego wewnętrznego otoczenia. To jest takie, na które mamy wpływ. Natomiast ta zmiana przyszła z zewnątrz. I co się stało? Zamknęli nas wszystkich w domach. Mieliście potem Państwo jakąś pomoc od pracodawców? Jak w ogóle sobie organizm ludzki radzi ze zmianami, żeby wiedzieć, co nas czeka, jaka będzie ta ścieżka? Jak nie, to proponuję zapoznać się z tym, poprosić o takie szkolenie, bo to naprawdę nam pozwala jak gdyby przygotować się do tego, że każda zmiana się kiedyś skończy albo wyewoluuje w coś innego, tylko żebyśmy wiedzieli, przez jakie fazy przechodzimy. Bo nasz mózg nie lubi czego? Zmiany. Ale jeżeli będziemy powoli go wdrażać, to jest łatwiejsza akceptacja. Wspomniana sztuczna inteligencja i transformacja cyfrowa to są tematy, które dotykają nas wszystkich. Korzystacie z czatów? Korzystamy. Tak? Efektywnie? Nie, ale
Uczymy się, uczymy się. Myślę, że osoby, które się specjalizują w sztucznej inteligencji i na takich spotkaniach mówią o tym, jaki jest etap rozwoju, to są osoby, które się będą najszybciej musiały uczyć, bo myślę, że to, co powiedzą dzisiaj, nie będzie rzeczywistością za 5 miesięcy, tak? A Elon Musk powiedział, że w przyszłym roku zabraknie nam prądu, żeby wszystkie te maszyny, z których korzystamy i serwery, żeby nadal aktywnie działały. To, co się z tym wiąże, to, że bez względu na to, w jakim miejscu pracujemy, w jakiej roli, w jakim poziomie struktury organizacji, wszyscy się musimy dalej uczyć, musimy się dokształcać. No, taki chyba temat na dzień dzisiejszy związany ze sztuczną inteligencją, to jak nauczyć się pisać te pytania, tak, do czatów. A co to jest czat? Bo są różne. Jest czat, jest Bird, jest Gemini. Co to jest? Jak je można nazwać? Do programów, do modeli sztucznej inteligencji. W niektórych przypadkach wymaga to całkowitego nabycia nowych umiejętności. Czasami ludzie decydują się na to i bez względu na transformację cyfrową czy sztuczną inteligencję, po prostu dzisiaj jestem, nie wiem, konsultantem, a jutro otwieram restaurację. To też jest przekwalifikowanie. Natomiast mówiąc o tym, że jesteśmy pracownikami w organizacjach, które podlegają tym zmianom wymienionym powyżej, no to bardzo często samo dokształcanie nie wystarcza. Czasami musimy po prostu na nowo się czegoś nauczyć, ale żeby się nauczyć czegoś na nowo, to musimy się oduczyć pracy po staremu, w taki sposób, w jaki do tej pory pracowaliśmy, bo inaczej nie osiągniemy tego celu. To Albert Einstein powiedział. Jeżeli chcemy osiągnąć inne cele, to musimy też zmienić sposób dojścia do nich, tak? Czyli musimy inaczej, nie oczekuj, że ktoś, kto będzie pracował tak samo, przyniesie ci inne rezultaty. No i co z tego wynika? To, że kiedyś mówiliśmy, że lekarz to jest taki zawód, że musi się uczyć przez całe życie, a teraz dotyczy to nas wszystkich. Będziemy się przez całe życie uczyć, fajnie, nie fajnie, zależy jak ktoś lubi. Pewno wtedy, kiedy uczymy się tego, co nas interesuje, co jest naszą pasją, co nie jest tylko pracą i obowiązkiem, bo ktoś nam kazał, to wtedy to uczenie się nam nie będzie przeszkadzało, wręcz odwrotnie, będziemy bardzo tego chcieli, żeby mieć poczucie rozwoju i poszerzania swoich umiejętności i kompetencji. Tutaj słowo, które, czy też zwrot, który się bardzo często pojawia, employee experience, i o tym wszyscy mówią. Polecam artykuł Marleny Szymanek na LinkedInie, wczoraj go opublikowała, a propos employee experience, czyli doświadczenia pracownika. Ona to pokazuje ze strony doświadczenia kandydata, który bierze udział w projekcie rekrutacyjnym. Sama wysłała swoją aplikację do 200 firm, resztę przeczytacie. Naprawdę świetny artykuł. Gdzie jesteśmy wobec tego, czego świat oczekuje. No i to, o czym się mówi, to employee experience, czyli te doświadczenia pracownika są po to, żeby pracownicy stali się zmotywowanymi i dopasowanymi do swoich ról, nowych zadań, talentami. Jest OK na razie? Tak? Dobrze. To idziemy dalej. No to teraz przyjrzyjmy się tej różnorodności. Pierwsza rzecz to pokolenia, powiedziane tutaj. Znane wam są nazwy? Na pewno. Baby boomers, pokolenie X, Y, albo zwane millennialsami, i trochę zabrakło nam ekranu. Zetki wypadły, przykro mi bardzo. Jesteśmy w stanie to jakoś przesunąć? Chyba nie. Informacje na temat dat, kiedy które pokolenie się urodziło, to są umowne rzeczy i to zależy, jakie źródło to podaje, tak mniej więcej 3 do 5 lat różnicy. Powiedzmy, że jeżeli chodzi o pokolenie X, to faktycznie tam 65, jak ktoś nie chce być baby boomerem, a urodził się w 64, to też mówi, że jest X-em. Milenialsi od mniej więcej 1980, niektórzy podają do 97, do 98, tu mamy 2000, a pokolenie Z to jest od 2000 roku do dzisiaj, a alfy to są teraz nastolatkowie, prawda? Pokolenie alfa. Po 2012, czyli 2012, 2015, powiedzmy, że mogą być pracownikami młodocianymi niektórzy już. Albo jeszcze nie, jeszcze za wcześnie. Uf, dobrze, czy nie mamy piątego pokolenia w pracy, mamy 4. No i
wiecie, że osoby, które są z pokolenia baby boomers, to są osoby, które w zasadzie już są albo na emeryturze, albo kończą swoją karierę, albo nie pracują w pełnym zakresie czasu pracy. Wśród tych trzech pokoleń X, Y i Z, która grupa stanowi największą część pracowników? X jeszcze, tak jest. Mhm. Natomiast Zetki z roku na rok przybywa ich. Tak. Mamy jakieś Zetki? W tym gronie? Nie ma. No okej. Okay. Jest tam. Jest, jest Zetka. Super. One są online. Zetki są online. Pozdrawiamy Zetki online. Okej. Okay. Słuchajcie, każde z tych pokoleń ma swoją pewną charakterystykę. I absolutnie nie chciałabym nikogo tutaj wrzucać w stereotypy ani stygmatyzować, natomiast takie opisy, jakie się pojawiają, no są po części prawdziwe. Różnica między tworzeniem opisu dla pokolenia baby boomers czy któregokolwiek tutaj wypisanego poza zetkami pojawiła się wtedy, kiedy te pokolenia już były aktywne i nagle zaczęliśmy jakieś przygotowywać opisy, a jeżeli ktoś jest z tego pokolenia, to jest taki, to jest taki. Pokolenie Z jest pierwszym pokoleniem, które zostało opisane w momencie, kiedy jeszcze nie było na rynku pracy, jak się będzie zachowywało. No i dotyczy to też wszystkich kolejnych pokoleń, które za chwilę się pojawią, czyli w tym momencie pokolenia alfa. Nie będziemy o tym dzisiaj mówić, ale ważne, żebyście to wiedzieli, bo my już im jak gdyby przypisujemy zachowania, ale może nie do końca tak będzie. W zeszłym roku byliśmy na takiej konferencji, gdzie ubiegły rok był rokiem specyficznym, nazwanym przez Unię Europejską jakim rokiem? Rokiem czego? Umiejętności. Po angielsku skills. No, możemy to różnie przetłumaczyć. I na takiej konferencji występowaliśmy i zrobiliśmy taką szybką ankietę wśród wszystkich uczestników. Jaka kompetencja, jaka umiejętność jest najbardziej potrzebna w dzisiejszych czasach? I z tego grona niedobranych osób otrzymaliśmy wynik, że jest to elastyczność. Dlatego chciałam tutaj pokazać, jak wygląda kwestia elastyczności. Tak, motywacja jest wszędzie. Nie wiadomo, w którym momencie przenika nasze życie. Wrócę do tego, o czym mówiłam. Wybraną kompetencją w gronie, tak jak mówię, niedobranych, tylko osób z różnych firm, z różnych stanowisk, okazała się być elastyczność. I chciałam wam pokazać, jak jest opisywana elastyczność względem każdego z pokoleń. Myślę, że fajne jest to, że Zetki mówią o tej różnorodności i tak naprawdę tego oczekują, a to dzisiejsze ćwiczenie tutaj pokazało nam, że zespół różnorodny może więcej niż zespół jednorodny. Będziemy mówić o motywatorach. Myślę, że mieliście czas, żeby tutaj sobie spojrzeć, co jest wypisane. O tym za chwilę przejdziemy do szczegółów. Bogdan będzie mówił o takich motywatorach, o których najczęściej słyszymy, czy o których słyszeliśmy od momentu przyjścia do pracy. No, co jest podstawowym motywatorem? Wynagrodzenie. Wynagrodzenie, oczywiście, tak jest. Jest to wynagrodzenie. Natomiast poza wielu firmach, szczególnie wtedy, kiedy pojawiały się trudne momenty, firma, nie wiem, akurat miała trudny moment, albo pojawiał się kryzys zewnętrzny, to mówiło się o tym, że musimy znaleźć jakieś motywatory dla ludzi, które nie są związane z pieniędzmi. I gdybyśmy popatrzyli na to, jak można podzielić wszystko to, co wrzucimy do worka pod tytułem motywatory, to tego jest, słuchajcie, bardzo dużo. Ja tutaj pokażę wam na razie dwa przykłady podziału, jeśli chodzi o motywatory i potrzeby. I zanim, tu mamy podział na trzy jak gdyby typy czy grupy tych motywatorów. Pierwsze związane z aktywnościami i wyzwaniami, czyli z tym, z czym się mierzymy w pracy. Nie wszystkich to interesuje, żeby się rozwijać, bo i to jest wszystko okej. Natomiast są osoby, dla których to jest bardzo ważne, że mają jakieś wyzwania w pracy, zajmują się czymś nowym, uczą się czegoś nowego, mają taką potrzebę działania, sprawdzania się w tym i w ten sposób mają poczucie, że się rozwijają. Współpraca,
To też jest w zeszłym roku określona jako druga najważniejsza kompetencja, słuchajcie, i to wpisuje się idealnie w naszą tematykę zespołu różnorodnego, bo każdy z nas może się czegoś nauczyć wzajemnie od siebie. W zeszłym tygodniu na LinkedInie też był polecany taki fragment wypowiedzi Alvin Ku się chyba nazywa ten gość. W Singapurze parlament zdecydował, że osoby, które są w wieku 40 plus, mogą wrócić na studia i będą mogły zmienić totalnie kierunek studiów. Czyli to, czego się uczyli kiedyś, okazuje się już jest niepotrzebne. Trzeba zdobywać nowe umiejętności i dostaną po prostu stypendium, tak, żeby nie musiały te osoby pracować, a żeby mogły w siebie zainwestować. Ciekawe, czy by się to u nas sprawdziło. I nie mówimy o Uniwersytecie Trzeciego Wieku, to jest po prostu zdobycie nowego zawodu, tak? I trzeci typ motywatorów, kariera i nagroda, to czy awans jest dla kogoś ważny, prestiż, szacunek, ambicje. O tych ambicjach i awansach będziemy też dzisiaj mówić na bazie najnowszego raportu. Jeszcze pokażę wam drugi typ podziału motywatorów, zupełnie inne, może nie zupełnie, ale nieco inne podejście. I słuchajcie, gdybyście mieli takie informacje o waszym pracowniku, popatrzmy na ten graf, to mamy tutaj trzy obszary, które tą osobę szczególnie motywują. Dzisiaj jest Dzień Kobiet, to przyjmijmy, że to jest kobieta, najbardziej znane imię kobiece. Ewa, Anna, Krystyna, dzisiaj jest Krystyny, dobra, Krystyna. Krystynę, co mamy tutaj, co widzimy? Co jest motywatorem dla Krystyny? Stabilność i struktura. Nie mamy, specjalnie nie dałam definicji, natomiast zawsze, kiedy patrzycie na jakiś podział takich motywatorów, kompetencji, trzeba czytać definicję. Samo słowo nie wystarczy, ale to nie jest temat na dzisiejsze spotkanie. Interakcje i wsparcie i 19% wyzwania i rozwój. Czyli jak powinna być ta praca ułożona dla Krystyny, żeby ona była zmotywowana i zaangażowana? Co musi być zapewnione? No przede wszystkim stabilność, tak, stabilność tej pracy, struktura, czyli jakieś takie zaplanowane działania, wystandaryzowane, niechaotyczne, niecodziennie robię coś innego, mam albo to narzucone, albo sama sobie to ustawiam. Okej, okay. Interakcje i wsparcie, interakcje to pierwsze słowo od razu z czym się kojarzy? Z ludźmi, tak, czyli ona potrzebuje pracować w zespole, nie sama, bo tego jej będzie bardzo brakowało. No i wyzwania i rozwój, czyli trzeba jakieś takie zadania stawiać przed Krystyną, żeby miała poczucie, że się rozwija, że jest coś nowego, że podnosimy jej poprzeczkę. To, co dzisiaj chcieliśmy wam przedstawić jako, użyję jeszcze raz tego słowa, mięso, to, co rzeczywiście powinno pojawić się, mówiąc o systemach motywacyjnych, to będą informacje, które zostały opublikowane w ubiegłym miesiącu, czyli w lutym, przez firmę Randstad. Kojarzycie firmę Randstad? Tak, globalny gracz, jeśli chodzi o rekrutację na wszystkich poziomach. Oni kiedyś byli kojarzeni, jak zaczynali w Polsce, że są konkurentem Adeco, czyli takich projektach staffingowych, gdzie dużo ludzi potrzebuje o niskich kwalifikacjach. Natomiast Randstad to jest firma, która chyba z tych dużych graczy najbardziej inwestuje w rozwój i w cyfryzację. To jest też firma, która w Polsce ma swoje przedstawicielstwo bardzo prężnie działające i firma, która w Polsce wprowadza dużo projektów pilotażowych. Między innymi jako pierwsi skorzystali z innego ATS-a, czyli Applicant Tracking System, czyli systemu do zarządzania aplikacjami kandydatów w projektach rekrutacyjnych w Polsce, wykorzystując inny startup polski Trafit. Mało osób o tym wie, ale no, mają takie możliwości. I od 21 lat publikują taki monitor pracy, gdzie zbierają dane na całym świecie. Ten monitor jest dostępny, jak sobie wpiszecie państwo, i jest bezpłatny do pobrania. Nie widziałam go w wersji polskiej, ale teraz można to łatwo przetłumaczyć. To są dane, które zostały zebrane między październikiem, a w miesiącach październik i listopad ubiegłego roku na całym świecie. Ja pokażę państwu te dane na przykładzie takim globalnym i potem popatrzymy na Polskę, jak my się plasujemy, bo w Polsce też były te badania prowadzone. Z każdego kraju minimum 500 osób udzielało odpowiedzi na pytania w różnych zagadnieniach, to wszystko jest związane z motywacją. I to, co pokazuje na tym slajdzie, że talent roku 2024 to talent ABC, to jest podsumowanie tego raportu. Znowu niestety idziemy tutaj w język angielski. Talent ABC dlaczego? Bo to, co jest ważne dla talentów, dla pracowników, dla nas w dzisiejszym
dzisiaj w pracy, w 24 roku, to jest ambicja, ale zaraz zobaczymy, że ona jest trochę inaczej rozumiana. Balans, czyli równowaga i connection. Szukałam takiego słowa polskiego, żeby to nie było połączenie, tylko wydaje mi się, że to słowo więź, ono rzadko już jest używane, takie trochę archaiczne, jest najlepszym tłumaczeniem. No i tak, w angielskim mamy akronim ABC od Ambition, Balance, Connection, a w polskim mamy jaki akronim? ABW, tak, czyli od dzisiaj mamy pozytywne skojarzenia z akronimem ABW. Przyjrzyjmy się temu, co się za tym kryje i wszystkie dane, jakie zostały zebrane, zostały podzielone na 4 grupy, w naszym przypadku motywatorów, te związane z ambicjami, z elastycznością, sprawiedliwością i zrozumieniem, możemy też mówić o równości i zrozumieniu, no i właśnie tych umiejętnościach związanych ze sztuczną inteligencją, a co za tym idzie rozwojem kompetencji. Po raz pierwszy w 21-letniej karierze publikacji tego monitora najważniejszy czynnik, zapytałam was, co jest najważniejszym czynnikiem, wszyscy powiedzieli wynagrodzenie. Zobaczcie, 93% populacji osób, które brały udział w odpowiedziach na pytania Randstadu, powiedziało, że najważniejszym kryterium jest płaca, ale tyle samo osób wskazało równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Po raz pierwszy, gdy zestawimy to z pytaniem, nie przyjmę pracy, jeśli nie zawiera konkretnego wzrostu płacy, albo negatywnie wpłynie na moją równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, więcej punktów procentowych uzyskała ta odpowiedź dotycząca work-life balance, czyli równowagi, co oznacza, że po raz pierwszy ważniejsze jest kryterium tej równowagi między życiem zawodowym a pracą, a nie płacy. Ja myślę, że to może wpływ na to sytuacja, że bardzo poszerza się rynek pracy w obszarze cyfryzacji, programowania, informatyki, gdzie ta płaca, gdzie to uposażenie, to jest rzecz oczywista. O tym się w pewnych zawodach nie rozmawia, bo to jest oczywiste, co mi firma da więcej, bo to, że będę dużo zarabiał, to jest jasne. I wtedy ludzie oczekują przede wszystkim możliwości tego, czy pracy gdzieś tam zdalnej z różnych zakątków świata, czy przede wszystkim możliwości po prostu czasu na to, żeby te pieniądze wydać, ten work-life tak jest. Balance, żeby odpocząć, żeby się zrelaksować i wydać. Pani powiedziała tutaj o cyfryzacji, no od razu przychodzi mi do głowy, tak jasne, ale rzeczywiście informatycy, ta grupa, czy programiści, oni to zapoczątkowali, tak, że powiedzieli, że pracujemy inaczej. Oczywiście byli też inaczej wyposażeni, ale to wszystko działo się już przed pandemią, dla nas stało się to dostępne, możliwe dopiero w czasie pandemii i po. No i zobaczmy dalej, co my tutaj mamy, jeśli chodzi o ambicje i motywację. Stabilizacja ponad odpowiedzialność, czyli nie ambicja nie jest już rozumiana jako awans w pracy, że chce się piąć do góry na stanowisko, które ma coraz większą odpowiedzialność, czyli stanowisko kierownicze, menedżerskie, jakkolwiek je nazwiemy, bo 59% respondentów wybiera, że woli pracować na pełnym etacie jako pracownik, a nie jako kierownik. Czy młodzi, ci najmłodsi są głodni tego, żeby awansować? Które pokolenie ma największe ambicje związane z karierą? No okazuje się, że to najmłodsze na rynku pracy, czyli zetki. Natomiast wcale nie jest tak źle, jeśli chodzi o nas tutaj, dinozaurów i konie, powiedziałabym, pociągowe gospodarki, tak? Jeszcze cały czas. No i, przepraszam, milenialsi. Jeśli chodzi o te kwestie ambicji, to zobaczycie, to będzie ciekawe, jak pokażemy to, jak to wygląda na przykładzie Polski. Jeśli chodzi o elastyczność, to tutaj, słuchajcie, 4 razy czytałam to po angielsku, żeby dobrze przetłumaczyć. Elastyczność, może przeczytam, talenty wymagają i oczekują elastyczności, aby dostosować pracę do wszystkich swoich priorytetów. Dostosować pracę do priorytetów. Zazwyczaj, jak myślimy o elastyczności, że to my się mamy dostosować, tak? No, zmienia się totalnie ta definicja kompetencji elastyczność. No i jeśli chodzi o elastyczność, to przede wszystkim mówimy o tym, jak czy praca zdalna, hybrydowa, czy na miejscu, czyli w biurze, i godziny pracy. Okazuje się,
że to przede wszystkim chodzi o elastyczne godziny pracy, co jest dla ludzi ważniejsze niż elastyczne miejsce pracy. Praca w domu jest bezdyskusyjna dla części pokolenia i to głównie to pokolenie najmłodsze, że jeżeli mogę wykonywać tą pracę, jestem przekonany, to na szczęście. Widzimy też, że pokolenia, które są dłużej na rynku pracy, mają jak gdyby, no nie jest to takie bezdyskusyjne, są bardziej elastyczne, żeby zaakceptować pracę w biurze. Natomiast z młodszymi dyskusje są na pewno dłuższe. Jeśli chodzi o sprawiedliwość i zrozumienie, po angielsku to jest equity and understanding. Szukałam też słowa, żeby nie była to tylko tłumaczenie takie literalne, czyli equity jako równość, bo raczej chodzi to o sprawiedliwość i myślę, że to też jest ciekawa definicja, zapewnienie wszystkim takich samych możliwości, możliwości do rozwoju, możliwości do zmiany, możliwości do tego, żeby się rozwijać w taki sposób, w jaki chcemy się rozwijać. No i też słuchajcie to, żeby pracownicy mogli odkryć, kim naprawdę są. Nie pokazuję tutaj tego slajdu, ale jak będziecie czytać sobie ten raport, a zakładam, że tak warto to przeczytać, no to okazuje się, że średnio w Polsce chyba tylko 45% osób pokazuje swoją prawdziwą twarz w pracy, bo nie czujemy się na tyle swobodnie, żeby mówić o wszystkim. I znowu skrót angielski EDIB albo DEIB to są właśnie te skróty Equity, Diversity, Inclusion i do tego doszło Belonging, czyli ta sprawiedliwość, równość, różnorodność, włączenie po to, by być częścią organizacji i Belonging, czyli przynależność, ta więź. Co jest dla nas najbardziej ważne, tak wypowiadają się uczestnicy tego badania z całego świata, że przede wszystkim równość płac między kobietami i mężczyznami. Dzisiaj rano w drodze tutaj na spotkanie słuchaliśmy z Bogdanem Radia 357, robię im nieformalną publikację, ale tam jest dużo ciekawostek o tym, co się dzieje na rynku pracy też. No i okazuje się, że w Australii został opublikowany raport, gdzie zostały ujawnione płace 5 milionów osób. My się też z tym mierzymy, tak? Bo Unia Europejska taką dyrektywę przygotowała dla wszystkich krajów członkowskich. Natomiast w Australii jest to jawne, każdy ma dostęp do tego raportu. Można zobaczyć, jakie stanowisko, tylko nazwisk nie ma, kto tam pracuje. No i okazuje się, że kobiety zarabiają w niektórych sytuacjach nawet o 50% mniej niż mężczyźni pracujący na tych samych stanowiskach. Czyli tam się zacznie, myślę, że związki zawodowe im powstaną w wielu miejscach. Natomiast w Polsce, jak to jest w Polsce i w Europie? Dzisiaj Rzeczpospolita taki artykuł publikowała i w Polsce tą lukę wynagrodzeniową określono jako 5%, co i tak dobrze wygląda, bo standardy w Unii Europejskiej czy średnioeuropejską jest 13%. Dziewczyny, mamy prezent na Dzień Kobiet, tylko 5%. Ale to widać nawet z drugiej strony, w momencie, kiedy ocenia się oczekiwania finansowe kandydatów do pracy, bo w tej chwili kandydaci określają widełki, prawda? Tak. I męskiej grupy kandydatów, te oczekiwania są zdecydowanie z reguły wyższe niż kobiet o tych samych kompetencjach, a czasem nawet wyższych czy doświadczeniu. Nadal to funkcjonuje i to jest niemalże codzienność. Nie będę komentować. Dziewczyny, po prostu jak będziecie aplikować o nowe prace, trzeba 10%, 13% wyżej niż zakładamy. Interesujące jest to drugie, słuchajcie, wskazanie, urlop rodzinny dla każdego. Mówi się dużo o tym w Polsce również, żeby mieć taki urlop, możliwość wzięcia urlopu na opiekę nad kimś bez tłumaczenia się. No to jest gorąca sprawa, jak widać, na całym świecie. I ciekawe jest trzecie wskazanie, różnorodny zespół pracowników, czyli to oznacza, że doświadczamy tego, że praca w zespole różnorodnym przynosi fajne, dobre efekty. Mój pracodawca nie rozumie mojego pokolenia. No tak często słyszymy, że tak mówią ci najmłodsi. No i faktycznie wśród generacji Z to aż 40% tak twierdzi. Natomiast jak widzicie, to nie jest tak, że starsze pokolenia z dłuższym stażem czują się zrozumiane. To jest bardzo, myślę, indywidualna sprawa, ale też została tutaj poruszona. W
kwestii tego, co nas dotyka, sztucznej inteligencji i rozwoju kompetencji, od których się absolutnie nie możemy odwrócić, myślę, że Michał tutaj będzie też o tym mówił, bo to jest po prostu już chleb codzienny w każdej organizacji. Pojawiło się takie ciekawe pytanie, kto ponosi odpowiedzialność za rozwój pracowników? No i zobaczcie, 23% respondentów uważa, że to pracownik, ale 42%, że pracodawca. Czy ktoś z Was pracuje w tak zwanym miękkim HR-ze i zajmuje się rozwojem? Tak, tak, nieśmiało tam parę osób, okej. Okay. No to słuchajcie, już od wielu, no myślę, że od 10 lat jest taki podział, że jak powinno wyglądać szkolenie? 70-20-10, kojarzycie to stwierdzenie? 70% to ja. Jak chcę się rozwijać, powinnam znaleźć sobie szkolenia, jakiekolwiek formy rozwoju. 20% wewnątrz organizacji, czyli ktoś, kto jest bardziej doświadczony. Tutaj Bogdan nazwał się mentorem, czyli mentor, tak zapraszam do Bogdana. A 10% na zewnątrz. Dlaczego tak jest? Dlatego, że bardzo często, dzięki temu, że mamy zespoły różnorodne, mamy też tą wiedzę i to doświadczenie i wszystko wewnątrz organizacji. Jest to tańszy sposób z punktu widzenia pracodawcy, tak, na nauczenie się. Najdroższe są zewnętrzne szkolenia. Tylko czy to jest wykorzystywane? Jeżeli nadal 42% respondentów uważa, że to pracodawca jest za to odpowiedzialny, okej. Wszyscy o tym mówią, tak? Wcześniej było CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu. Teraz mamy ESG od Equity and social compliance, czyli włączenie takiego czynnika ludzkiego w to, czym biznes powinien, co biznes powinien zagwarantować, to w ramach tych inicjatyw to, co interesuje nas Polaków, to przede wszystkim równość wynagrodzeń dla obu płci, urlop rodzinny dla wszystkich i polityka niedyskryminacji. Tutaj pojawiły się kwestie ogłoszeń. Zwracacie uwagę na to, czy w ogłoszeniach jest kandydat, czy kandydatka też się pojawia? Politykę taką, która nas nie mobilizuje, a nakazuje nam. Mamy wewnętrzną politykę firmy, która... Czyli zostało to w jakoś ustrukturyzowany sposób przyjęte. Nawet na musimy pisać, że przyjmiemy montera lub monterkę. Okej. Okay. No i super. Kto jest odpowiedzialny, słuchajcie, tu są ciekawostki, kto jest odpowiedzialny za poprawę sprawiedliwego traktowania w pracy? W Polsce 6% uważa, że pracownik, czyli ja, natomiast aż 68%, że to jest po stronie pracodawcy. Myślę, że zetki by odpowiedziały, gdybyśmy tak wyłączyli z tego same odpowiedzi zetek, że ten słupek byłby wyższy, że to mamy na to wpływ, co do sprawiedliwego traktowania w miejscu pracy. Natomiast to jest ciekawostka, kto jest odpowiedzialny za moją motywację pracy? 39% społeczeństwa polskiego uważa, że ja, natomiast 24%, że pracodawca. No to na pewno za moją motywację, słuchajcie, jestem sama odpowiedzialna. Kto jest odpowiedzialny za poprawę równowagi między życiem prywatnym a pracą? W 21% twierdzimy, że to my, natomiast w 38%, że pracodawca. Obawiam się, że jest odwrotnie, czyli tu jest jeszcze dużo pracy do zrobienia. Kto jest odpowiedzialny za rozwój mojej kariery? Pozostawię to bez komentarza. Jeśli chodzi o nabywanie kompetencji i uczenie się tego, jak wykorzystać sztuczną inteligencję, to widzimy, że w Polsce 44% pracodawców już daje takie szkolenia. I to jest bardzo, wydaje mi się, bardzo dobra informacja, że ten temat jest w nowomowie zaopiekowany. Natomiast jeśli popatrzymy szerzej, kto jest odpowiedzialny za szkolenie pracowników, podnoszenie kwalifikacji, no to nadal ciąży to na pracodawcy. I jeszcze kwestie tego, z czego chcielibyśmy się szkolić, gdzie chcielibyśmy podnosić swoje kompetencje, umiejętności w Polsce informatyczne i techniczne, sztuczna inteligencja, programowanie, kodowanie, ale zobaczcie też kreatywne myślenie i analityczne myślenie i nauka o danych oraz analityka i umiejętności komunikacji i prezentacji mają praktycznie takie same punkty procentowe.
Więc oznacza to, że i kompetencje miękkie, komunikacja, prezentacja, i te twarde, nauka o danych, i znowu miękkie, kreatywne myślenie idą równo w parze. I to jest moim zdaniem bardzo dobra wiadomość, że nie skupiamy się tylko na jednym typie kompetencji, które chcemy rozwijać. I na koniec pokolenia, którego jeszcze nie ma, taka ciekawostka, co oznacza dla Ciebie sukces zawodowy? To jest publikacja sprzed paru dni przez wydawnictwo Forsal. No, widzimy, że wysokie zarobki, które do tej pory motywowały wszystkich, tutaj nadal są numerem jeden. Natomiast fajne jest to, że młodzi myślą o tym, że chcą robić coś, co będzie ich jak gdyby tak wewnętrznie motywowało i dało poczucie satysfakcji i spełnienia w pracy. I ostatni slajd. Młodzi mówią, co Twoim zdaniem najbardziej pomaga w osiągnięciu sukcesu zawodowego? Ciężka praca. I z tym Was zostawiam, że jest dobrze. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, z Iwoną zestawiliśmy tę prezentację w taki sposób, że motywatorami, tymi, którym w obszarze tamtej elastyczności i tam dostosowania warunków pracy, tymi miękkimi, przekazała tą wiedzę Państwu Iwona, ja natomiast rzeczywiście skupię się na tych motywatorach takich twardych, gdzie ta kasa jeszcze tam pozostała wśród tych priorytetów dla pracowników. Przy czym tutaj znalazłem takie fajne zdanie Daniela Pinka odnośnie tego, że pracownicy intelektualni cenią sobie nie tylko wynagrodzenie, ale dążenie do doskonałości, wyższy cel i danie sobie autonomiczności. Tych pokoleń tutaj chyba nawet mam więcej, bo jeszcze mam Silent przed baby boomersami, no i Gen Alpha. Tu rzeczywiście, tak jak Iwona mówiła, trochę inne daty, ale to zależy wszystko od tego, gdzie szukamy i kto to opisał. Proszę Państwa, motywatory, czyli jesteśmy w obszarze wynagrodzeniowym. Jakie znają Państwo finansowe motywatory? Czyli jakie kategorie finansowe można uznać za motywujące dla pracowników? Premia, bardzo fajnie. Tylko premia? Proszę, stawka, czyli wynagrodzenie może też być motywatorem, tak? To zasadnicze, stawka, może być. Jeszcze są jakieś? Pewnie tak. Z funduszu socjalnego, loterie. To rzeczywiście. Także mamy pewnie i z funduszu. Pewnie takie wszystkie takie elementy, które wpływają na to, że dostajemy dodatkowe wynagrodzenie, może nas rzeczywiście motywować. Tak? Mamy nagrodę zysku, nagrodę za projekt. Ta słynna podwyżka też jest motywująca, jeżeli te zasady uzyskiwania podwyżki są jasne dla pracownika, jeżeli wie, jakie musi spełnić warunki, żeby uczestniczyć w jakimś procesie podwyżkowym, nie jest podwyżka taką charakterem nagrody. Dla mnie, może Państwo się z tą definicją zgodzą, różnica między premią a nagrodą jest taka, że premia jest przewidywalna, czyli pracownik na początku swojego okresu premiowego wie, jakie musi spełnić warunki, żeby dostać takie a nie inne uposażenie, czy taką inną premię. Z nagrodą jest trochę inaczej, tak? To pracodawca ma jakiś cel, ma jakieś zadanie i de facto cieszy się z tego, że to osiągnięto i w ramach tego przyznaje nagrodę, ona jest nieprzewidywalna w swojej wysokości albo w ogóle czasami nieprzewidywalna, że ona będzie taka nagroda. Ale czasami w firmie nazywa się coś nagrodą, co ma taki charakter premiowy. Dodatki funkcyjne też mogą motywować. Mamy takie przypadki w firmach, gdzie jest brygada i ten dodatek funkcyjny dla brygadzisty jest zbyt niski, na przykład, żeby w ogóle chciał pełnić taką funkcję. Nie? To też widać, że to jest motywator. Trzeba też odpowiednio wyważyć taki dodatek funkcyjny za funkcję brygadzisty, żeby chętnie pracownicy podejmowali takie wyzwania, zwłaszcza w takich brygadach, gdzie następuje rotacyjnie. Poza finansowe? Takie pewnie w dużej mierze, pewnie socjalne różne. Karty sportowe, ok, dofinansowanie do posiłków, opieka medyczna, to tak, bardzo, bardzo dobry, mocny motywator, tak. Szkolenia, rozwój też, ubezpieczenie, tak pozbierałem takie najczęściej występujące i takie, które według nas mogą motywować. Nazywam to motywacją pracownika, który chętnie będzie przychodził do pracy i pracował. One nazywają się pozafinansowe, ale z punktu widzenia pracodawcy są zawsze jakimś kosztem i zawsze jakąś korzyścią dla pracownika. Nawet tak, jeżeli mówimy dodatkowy urlop, tak?
to też dla pracownika powie, nie mam korzyści finansowych, ale dla pracodawcy to jest koszt finansowy z uwagi na to, że w tym czasie trzeba kogoś innego na ten etat zatrudnić. Po co robimy system motywacyjny u pracowników w firmie? Po to, żeby pozyskać pracowników, żeby być atrakcyjnym, tak? Publikujemy ten system, mówimy o nim, jaki jest, to przyciągnie nam pracowników. Chcemy zwiększyć zaangażowanie, podniesienie efektywności, to jest związane mocno z systemem premiowym. Budujmy go tak, żeby był oparty na wskaźnikach efektywności, wydajności, produktywności. Umożliwić spójną ocenę pracowników, no i rzeczywiście dostarczyć to finansowe i pozamiastowe narzędzie motywowania. Jakże każdy kierownik i dyrektor chciałby mieć takie narzędzie proste, motywuje poprzez pieniądze. Nie? To jest łatwiejsze, nie? Oczywiście, mieć takie narzędzie. Czasami, jeżeli mamy takie organizacje, gdzie jest trudność na przykład przydzielania premii, bo kierownik ma kłopoty, powiedzmy, z komunikacją albo w ogóle ze współpracą z zespołem, nie? Często się wycofuje, nie dystrybuuje premii według celów, czasami porówno wszystkim dam, tak, żeby nikogo nie urazić. Narzędzie takie motywowania mu to pomoże, tak? Wesprze go to, on będzie miał tam rozpisane elementy, w jaki sposób motywować. Tutaj pan podpowiedział, że stawka jest motywatorem. Ja się z tym zgadzam, że wynagrodzenie zasadnicze też pełni funkcję motywacyjną. Jeżeli dobrze zbudujemy stawki dla poszczególnych kategorii i opublikujemy je, to one motywują do rozwoju pracowników, do zwiększania swoich kompetencji, a przede wszystkim do chęci awansu, do przechodzenia kolejnych kategorii. I taką klasyczną siatkę, którą ja rekomenduję i często podpowiadam organizacjom, jest to, aby występowała pewna taka zależność, że przy przejściu do wyższej kategorii z automatów znajdujemy się w innej przestrzeni, w innych widełkach wynagrodzeniowych. Nie? W dużych organizacjach, a zwłaszcza gdzie są organizacje związkowe, albo teraz, kiedy jest inflacja i dokonują się podwyżki z tytułu wskaźnika inflacyjnego, nie? No często się tak dzieje, że porówno dajemy wszystkim pracownikom, tak? Po 200, po 300, po 500 i w efekcie ta siatka się spłaszcza i w zasadzie różnicowanie wynagrodzeń między kategoriami niższymi a wyższymi zaczyna być coraz mniejsze i to procentowo i kwotowo. Natomiast rzeczywiście wprost jak zapytamy, co najbardziej motywuje, jakie motywatory są w zakresie wynagrodzeń, to powiemy, że premia. Ja Państwu też zadam pytanie jeszcze o tym, jak tę krzywą budować, jak sobie Państwo to postrzegają. Natomiast rzeczywiście od któregoś momentu za realizację należy zacząć premiować, w którymś momencie należy przestać premiować z uwagi na przykład na jakość wykonywania obowiązków czy pracy, czy... Najtrudniejsze przy projektowaniu systemu motywacyjnego, czyli systemu premiowego, jest przygotować takie mierniki efektywności, poprzez które możemy postrzegać i premiować wykonane zadanie. Pracownicy mogą być oceniani przez różne kategorie, przez zadania, przez cele, przez etapy, jeżeli to są jakieś struktury zarządzania projektowego. Relacje, standardy wykonywania pracy, tak? Są takie stanowiska, gdzie trudno na przykład znaleźć wprost i szybko miernik, który mówiłby o efektywności, wydajności takiego pracownika i szukamy takich standardów, które pracownik może zrozumieć i za co będzie premiowany. Anegdotę opowiem, że poziom szarej strefy w Hiszpanii jest mierzony nie poprzez taki pomiar, ile pracowników jest zatrudnionych, jaka jest populacja przez taką statystykę, tylko jest mierzony przez zupełnie inny miernik, jest mierzony przez ilość banknotów 500 euro w obiegu. Skorelowano te dwie wartości i dzisiaj mierzą to poprzez ilość banknotów 500 eurowych w obiegu. To jest naturalne, bo ci ludzie, którzy na szaro pracują, tą gotówkę dostają do ręki pod stołem i tak dalej, więc im tych banknotów jest więcej, tym ta szara strefa zatrudnienie jest ważne. Także rzeczywiście trzeba znaleźć taki miernik, który będzie odpowiadał danym elementom czy efektom pracy pracownika, no i powiązać to z budując taki system motywacyjny, postrzegamy go przez cztery takie kryteria oceny. Przez to, czy ten system jest motywacyjny, czyli przynosi takie efekty i mierzy jest i oparty na miernikach, i wpływa na zachowanie pracowników, te zachowania związane z wydajnością i z korzyścią dla organizacji. Czy jest zrozumiały, czy pracownik czuje i widzi związek pomiędzy swoją pracą a premią, którą dostaje.
to nie jest odosobniony przypadek, że czasami pracownik zaskoczony premią, tak? Była premia i dostałem, albo dostanę, ale nie wiem ile, bo zupełnie nie ma to związku, on nie czuje tego związku między tym, co wykonuje, jak jest to mierzone, z tym, co dostaje. Jak kosztowny, elastyczność kosztową, efektywność kosztową, to jest związane z tym, czy ten system premiowy, to bardzo skomplikowane, czy on się samofinansuje, tak? Czy korzyści z tego tytułu, że wypłacamy pracownikom pensje czy premie, mamy mniejsze niż efekty, które uzyskaliśmy z tego tytułu, że pracownicy aktywnie, wydajnie zrobili większy obrót, większą marżę, nie wiem, zaoszczędzili czasu, uprościli procedurę, z tego tytułu firma stała się bardziej elastyczna i z tego tytułu ma bardziej zwiększoną wydajność. Oczywiście administracja tego systemu też powinna być dosyć minimalna, żeby pracodawca czy przynajmniej kierownik nie tracił, wiecie, dwa dni w swoim miesiącu pracy na to, żeby rozliczyć swoich pracowników. Powinien być szybki, łatwy taki system do obsługi i do zarządzania. No i czy jest powiązany ze strategią firmy, czy my premiujemy za to, że pracownik jest, czy premiujemy za to, że przynosi korzyści dla organizacji. Po takim audycie, pomiarze mamy do tego też, stosujemy do tego pytania takie związane, pytania odpowiadają jak gdyby beneficjenci tych systemów, czyli pracodawca i pracownicy. Klasyfikujemy, czy ten system na zielono, żółto i czerwono, czy jest coś do zrobienia jeszcze, czy nie spełnia takich kryteriów, na przykład motywacyjności taki system. Taka premia uznaniowa, regulaminowa, ona może być różnie postrzegana. Jeżeli organizacja jest doświadczona, rozwojowa, to czasami menadżer potrafi tą premię dobrze rozdać w perspektywie rozwoju, czy tam patrzenia w długi czas. Natomiast dobrze to oprzeć jest w takich organizacjach, gdzie jest ten trudność na rzeczywiście miernikach. Jak te mierniki konstruować? No, jak widzimy Państwo, na stanowiskach takich specjalistycznych, operacyjnych dobrze znaleźć taki po prostu metryczny miernik, nie? Ile czego zrobiono, w jakim czasie, albo najlepiej jak ten miernik jeszcze względny, tak? Nie wiem, na pracownika, na zainwestowaną złotówkę. To nie jest łatwe, ale rzeczywiście po dłuższym zastanowieniu, jeżeli dobrze się sparametryzuje taki wskaźnik jako efektywność, tak? To wtedy rzeczywiście przechodzi to łatwo na system premiowy. Stanowiska oczywiście kadry menedżerskiej, które mają budżet, mają zasoby, mają zadania. Rozliczamy poprzez realizację tych celów. Tam pomocniczo też wykorzystujemy jakieś mierniki realizacji celów. Zresztą Państwa za chwilę odpytam o parę takich mierników. Te mierniki dla realizacji takich zadań oczywiście najlepiej, jak one są indywidualne. Wtedy mamy tą premię najbliżej pracownika, tak? Czyli wprost wpływa mocno swoim zachowaniem, swoją pracą na premię i to rzeczywiście najmocniej motywuje, jeżeli motywujemy indywidualnie. Natomiast no, pojawiają się też wymogi takie w organizacji, aby pracownicy partycypowali ze swoją świadomością tego biznesu, tak, nie wiem, w zyskach, w przychodach firmy. Coraz więcej to oczekiwanie, taką świadomość biznesową u pracodawców wobec pracowników jest wymagane. Pracowałem w takiej organizacji, gdzie handlowcy rozliczani byli z takiej potężnej marży, do której składało się 27 różnych elementów, między innymi na przykład czas dostawy, czas przebywania towaru na magazynie. Ten koszt pieniądza w czasie był liczony. Czyli im krócej na magazynie, im szybciej sprzedany, im krótszy czas płatności faktury u nabywcy, a dłuższy czas faktury u dostawcy, to wszystko mieli włożone w ten i ta. W zasadzie każdy z tych handlowców mógłby prowadzić ten biznes samodzielnie, bo wszystkie elementy tego obiegu towaru w tej firmie były ujęte w systemie premiowym. Oczywiście, jeżeli opieramy się na wskaźnikach, które są dla firmy, dla pionu, no, system staje się po prostu prostszy. Natomiast czy bardziej zrozumiałe i czy motywacyjne. Tu Państwu pokażę nasze podejście do budowania systemu premiowego w całej organizacji, dlatego że musimy dbać o to, żeby system jakby premiowy się kaskadował, czyli pracownicy, którzy wypracowują efekty no fizycznie na dole, no realizowali cele, czy pomagali realizować cele przełożonym, także właściciel czy zarząd, przepraszam, tu jest gdzieś światełko chyba. Dobra. Oczekiwania zarządu czy właściciela są takie, że wyznacza dla kadry menedżerskiej cele, no i później cały system premiowy powinien tym pomagać, nie? Czyli przygotowujemy mierniki, następuje realizacja, po pomiarze tych mierników następuje kontrybucja premii. Oczywiście dobrze, żeby ten system był elastyczny, co znaczy, że po pomiarze możemy na nowo skonfigurować te parametry, czyli budować sobie taki system, gdzie w jakichś cyklach produkcyjnych będziemy mogli
te parametry troszeczkę modyfikować, to z uwagi na to, że i jak gdyby rynek się zmienia, i jak gdyby oczekiwania zarządu się zmieniają. System premiowy taki elastyczny, możliwy, który będzie realizował bieżące potrzeby rynku, bieżące potrzeby właściciela. Zarządzanie przez cele to jest coś, co rzeczywiście znają Państwo i od tego systemy motywacyjne biorą genezę dla menadżerów i ta metodyka SMART tutaj bardzo pomaga. Natomiast rzeczywiście trzeba jasno określić cele i wizję takiej organizacji, do czego trzeba rozdystrybuować te cele zgodnie z metodologią SMART, czyli mierzalne, akceptowalne, specyficzne, realne i oczywiście określone w czasie. Też te wskaźniki przy budowaniu celów należy minimalizować, bo im więcej tych wskaźników, tym nam się rozdrabnia jak gdyby efekt motywacyjny, rozpływa się, rozmydla się, że tak powiem brzydko, wpływ tych mierników na premię, także im jest mniej, tym lepiej. Zwykle jest to 4, 6, maksymalnie widzę, że do 10 jeszcze ma jakiś taki wpływ na zachowanie pracownika. Później przestaje to już tak realnie działać. Te cele, które są ustawione dla zarządu i dla kadry menadżerskiej, ja to nazywam kaskadowaniem, one muszą schodzić w dół organizacji. Rzeczywiście na dole te cele operacyjne dla kierowników mogą być określone poprzez zadania, jakie oni realizują. Także gdzieś mamy cele, później mamy zadania, na dole gdzieś mamy KPI dla pracowników, za co ich mierzymy. Poproszę Państwa też o takie standardowe działanie przy systemach premiowych. Tak jak powiedziałem, trzeba najpierw określić pracownikowi warunki, jakie musi spełniać, żeby uzyskać premię. I najtrudniejsze rzeczywiście w tym systemie premiowym, konstruowanie takiego systemu, to jest oczywiście określenie celu, ale w tym zakresie określenie to jest uzgodnienie tych wskaźników realizacji celów, czy zadań, czy KPI-ów. I to jest największy element, który należy poświęcić najwięcej czasu, bo jeżeli to zrobimy, to po prostu reszta to jest taki samograj, to się wszystko dobrze kręci, nie absorbuje dużo czasu przełożonym, nie absorbuje dużo czasu HR-ze do rozliczenia i naliczenia premii. Jak określać takie wskaźniki KPI-owe? To takie naturalne pewnie metody, jakaś intuicyjna, stopniowej poprawy, analiza porównawcza i takie cele ambitne. To też prosto menadżerom, kierownikom wyznaczać z taką metodyką. Jeżeli przyjmiemy sobie takie intuicyjne, to rzeczywiście obserwujemy, jak to wyglądało w poprzednich latach. Gdzieś tam wzrost sprzedaży, procent wzrostu sprzedaży, czyli w odniesieniu do roku ubiegłego. Widzimy, że te wzrosty były 10, 16, 20, 23. No i tutaj intuicyjnie powiemy, jest jakaś regresja. Można to nawet matematycznie spróbować wyznaczyć jakąś regresją liniową czy wykładniczą i określić sobie taki poziom 27. Uznamy, że on jest realny, może i ambitny. Inna metoda to jest stopniowa poprawa, czyli przyglądamy się, jaki mamy cel perspektywiczny. Chcemy dojść do 50% udziału w rynku. Tego się pewnie nie da zrobić w pierwszym roku. To sobie możemy taki KPI perspektywicznie zaplanować, że będzie to rozłożone na przykład na 3 lata, tak? 43, 45 i 50. To pewnie też wymaga wsparcia się znajomością rynku i jak gdyby zachowaniem konkurencji. Metoda porównawcza to, no to tutaj trzeba po prostu matematycznie rozstrzygnąć, w jaki sposób można uzyskać wyniki, takie stosując najlepsze praktyki, narzędzia do tego wykorzystywane. No i tutaj ten model daje podstawy do określenia konieczności zmian i podjęcia działań poprawiających wynik. To też czasami trzeba zmienić może i technologię albo sposób realizacji takich zadań. No i tutaj nie mamy informacji historycznych, nie mamy informacji z bieżących wyników. Trzeba się posłużyć jakimś porównaniem z innych na przykład obszarów albo z innych branż. Nie? No i to jest cele ambitne. To rzeczywiście wczoraj byłem w takiej firmie, gdzie przygotowywałem KPI-e dla menadżerów i poddałem wątpliwość, czy jeżeli jego kierownicy, to w obszarze sprzedaży, jeżeli kierownicy rozdystrybuowany został cel przychodowo-marżowy, zapytałem go, czy gdyby któryś z tych tam liderzy zespołów nie zrealizował swoich celów przychodowych, czy jego premia jest bezpieczna w tym momencie, nie? No i rzeczywiście on się posłużył tą metodą, powiedział, każdemu z nich powiększyłem o
trochę procent, że nawet jak będzie ryzyko, że ktoś nie zrealizuje, to cele firmowe i moje będą zapewnione. I tutaj zwykle się taką metodą naturalną posługują menadżerowie. Mam dla Państwa pytanie. Która z tych krzywych premiowych? Na dole mamy jakiś miernik premiowy 600, 700, 800, 900. Tu mamy ocenę premiową, czyli coś, co później wskaźnik, który pomnożymy przez jakąś premię nominalną, będzie mieć wysokość premii. Który według Państwa bardziej motywuje z tych dwóch krzywych pracowników? Proszę? Mam dla Pani kubek. Pani widziała? Przepraszam. Ten po prawej, z Państwa strony. Czyli ten. Tej, dobrze, okej. Rzeczywiście, bardzo widzę, że chodzi. To jest tak, że wiecie, jeżeli ustalimy taką zero-jedynkową krzywą, nie, to rzeczywiście mamy taki problem, że pracownicy w jakiejś perspektywie szacują, czy osiągną ten rezultat, czy nie, nie. I rzeczywiście stracą motywację, dochodząc blisko tego, ale nie widząc, nie docisną kolana, bo jest zbyt daleko, nie? Jeszcze, żeby ten, ale w zasadzie nie wierzą w to, że to zrobią. Nie? Ta wiara też tam gdzieś jest potrzebna, nawet przy takiej realizacji, jeżeli to wierzymy jako mierniki dotyczące pewnych ilości zdarzeń, które trzeba osiągnąć, żeby mieć taką premię. Natomiast ta krzywa rzeczywiście, ja ją rekomenduję, ona bardziej motywuje, dlatego że bliżej jest do tego elementu, kiedy już będziemy premiować, tak? Kiedy już mam 700, to brakuje nam tylko 50, a kiedy pracownik się znajdzie w tym przedziale, nie, to znowu jest bliżej do następnego schodka. Też rekomenduję często, żeby zacząć tą premię wypłacać i już jakąś część, powiedzmy 50, 60, 70 już uruchomić, nie, w tym sensie. W takich kalkulacjach, jak ustawić te progi KPI-owe, no należy podjąć jakieś tam ryzyko biznesowe i zabezpieczyć sobie, że w przypadku realizacji tego KPI na 750 stać nas na to, żeby już zacząć premiować. Takie krzywe schodkowe, one są łatwiejsze do zrozumienia przez pracowników, nie? Oczywiście pewnie ktoś powie, że najlepiej było, gdyby to była taka liniowa, tak? Że za każdy element gdzieś tam ta premia rośnie, tak handlowcy mają prowizję i tak dalej. Ale to moje doświadczenie mówi, że pracownicy, którzy realizują, powiedzmy, wykonawczo takie czynności, łatwiej się posłużyć takim schodkowym, łatwiej to im przeliczyć sobie w głowie na wynagrodzenie. Teraz dla Państwa zadanie. To mamy taką krzywą, tą zero-jedynkową, tak? Jakieś zlecenia na jednego, taki wskaźnik, zobaczcie, wskaźnik efektywności. Nie mówimy o tym, ile mamy zrobić zleceń i premiujemy za 100, za 200, za 300, tylko mówimy o takiej wartości względnej, na pracownika, nie? Mamy średnią. Czyli im więcej ludzi zatrudniamy, a tych zleceń tyle samo, to jest gorzej, nie? Jeżeli mniej ludzi zatrudniamy, a zleceń obsługują tyle samo, to jest lepiej. I na odwrót, przy stałej liczbie pracowników, każde zlecenie powyżej oczekiwanego, normatywnego będzie korzyścią. Tu mamy także, oczekujemy 140 zleceń. Nie? No i pracownicy, którzy dociągają do tych 140, premii nie mają. Ci, którzy przekroczą 140, to jest zespołowa premia, powiedzmy, ten zespół nie będzie uczestniczył. Tu proszę skorzystać no, z tej krzywej, którą orzekli Państwo, że jest bardziej motywacyjna, na przykład dołożyć jeszcze taki próg, na przykład 5 zleceń, czyli blisko tego efektu oczekiwanego, i z tego tytułu wynagrodzić pracownikom oceną 50% za realizację takiego celu. Tu podobne, tyle że podobne zastosowanie tej krzywej motywacyjnej, podobne w przypadku takich pracowników, gdzie nie jest mierzalny KPI oparty na ilości, wielkości, ale oparty na przykład na harmonogramie. Zrobić jakieś takie zadanie, zmiana harmonogramu pracy pracowników w terminie do końca pierwszego kwartału 2024. Czyli harmonogram nie odpowiada potrzebom, nie wiem, produkcji, rynku. Trzeba ten harmonogram zmienić, tak? Nie wiem, przesunąć godziny pracy pracowników, rozłożyć na 2-3 zmiany. No i oceniamy pracownika, który to realizował w zakresie tego, że ma to zrobić i uruchomić, wdrożyć od drugiego kwartału. Jak nie zdąży, to nie będzie uczestniczył w partycypacji premii. Rekomenduję, żeby uwzględnić pracownikowi jakąś premię, jeżeli zmienił ten harmonogram, no i trochę się spóźnił z wdrożeniem, tak? Nie zaczął od drugiego kwartału, tylko od czerwca, ale zaczął od września. Nie jest źle, jeżeli udało mu się ten harmonogram zrobić, co tu widzimy, opóźnienie miało być od lipca, a jest od września, czyli 3-miesięczne opóźnienie, ale uznaliśmy, że w tym procesie istotne jest to, żeby on został wdrożony
pewnie od nowego roku, żeby już pracownicy byli przyzwyczajeni do nowego systemu, kiedy grafik będzie propagowany na cały rok, żeby już ta wiedza i wiadomości była. I chyba ostatni przykład, o wdrożenie systemu informatycznego, również z modułem prostych zleceń dostaw i mamy, żeby to wdrożyć od drugiego kwartału 2024, a przechodząc na taką krzywą motywacyjną z tym progiem częściowej wypłaty premii, dajemy tak, zobacz, jeżeli wdrożyliśmy ten system informatyczny do końca czerwca, czyli od lipca działa, wypłacimy pracownikowi całą premię. Jeżeli tu jest tak, jeżeli wybierzemy dostawcę do końca maja, opóźnienie wdrożenia będziemy mieć o jeden miesiąc, to jeszcze uznajemy, że to jest akceptowalne i mówimy, będzie ok, chwalimy pracownika, jakąś część partycypuje w ocenie, ewentualnie również pewnie w premii. To mam dla Państwa pytanie, co obrazuje wykres. Ja tylko odpowiem, że no to są wyniki wysokości premii wypłacane u pracowników. Tutaj na dole mamy miesiące od 1 do 12. Każdy z tych słupków to jest premia wypłacana jednemu pracownikowi. Nie? Czyli tutaj w styczniu te kilkanaście tutaj słupków to jest grupa pracownicza, ta sama w lutym, w marcu. Jak Państwo myślą, co można z tego wykresu przeczytać? Obserwując histogram premiowania, czyli jaki rozkład, jakie premie były u pracowników w ciągu całego roku. Co jest charakterystyczne na tym wykresie, albo takie niepokojące? Proszę? W środku kwartału. To jest pojedynczy pik jednego pracownika. Nie? Tu rzeczywiście jest tak, że tutaj na przykład w lutym jest taka grupa, która ma, i tu też się powtarza w maju, tu nie widzę, ale tu gdzieś w listopadzie. To wynika z tego, że KPI, które tam stosowano, one były po zakończeniu miesiąca. W styczniu je naliczano, wypłacano dopiero w lutym, nie? Jest ok. Ale w tym wykresie ciekawe są te piki, nie? Bo jak popatrzymy, to nie ma to takiej natury związanej z, jak gdyby z jednym pracownikiem, to są różne kolory. Tu różni pracownicy takie premie dostają. I tutaj jak widzimy, premia na poziomie 500 zł dla pracowników występuje regularnie, czy tam poniżej. Natomiast są rekordziści, tutaj mają po kilkadziesiąt tysięcy premii. Kończą projekt, nie? To są, znaczy, to rzeczywiście. To ja Państwu opowiem, że to jest grupa sprzedawców, którzy działają na rynku tam chyba elektroniki i premiowani są taką premią za przekroczenie planów. Czyli jak pracownik przekroczy plany, to ma taki wskaźnik premiowy razy 3, razy 4, razy 5. Nie? Więc jak ktoś przekroczy taki plan, to automatycznie mocno rośnie jego premia. I pracodawca poprosił nas o to, żeby to zdiagnozować, bo on za bardzo nie widzi różnicy na totalu. Czyli wiecie, nie mamy takich wzrostów sprzedaży, to cały czas jest stabilne, cały czas równo sprzedajemy, marża jest cały czas taka sama, a się zdarza, że takie piki i to nie są żadne złote strzały, że ktoś znalazł odbiorcę i po prostu kupił bardzo dużo albo zamówił bardzo dużo. Przyczyna była inna. Przyczyna była taka, że tak jak powiedziałem, ta krzywa premiowa, tu jest plan 100%, nie? Generalnie gdybyśmy mieli taką prowizyjną dla handlowców, tak? Od każdej przyniesionej złotówki dostaje tam 5%, czy coś, czy 10%. Pewnie tak. Natomiast w tej firmie ta krzywa premiowa była taka coraz większa prowizja, im więcej przekraczał, tak? Przekroczył 300-400, to ta prowizja była 1400-1700, wiecie, procent, nie? Co to spowodowało? Proszę? Brawo, dla Pani mam kubek. Proszę Państwa, założyli pracownicy bardzo szybko dojdzie do tak zwane spółdzielnie, wiecie. I okazało się, wiecie, jak trzech pracowników, każdy wypracuje plan, to dostają 100% premii, nie? Ale jak te swoje przekazali temu jednemu zleceniu, tak, on miał przekroczony plan o 300, to ten wskaźnik był razy 5, wiecie, jak to potem się tam podzielili tymi pieniędzmi, no to de facto plan był zrobiony na 100, natomiast wypłata premii była 300-400 pośredniej, nie? Stąd te piki pojedynczych pracowników, tutaj wtedy, kiedy on się zamieniali ci pracownicy, ale generalnie rozliczali się pod stołem, grali tym systemem, oni są sprytni, znaleźli dziurę, znaleźli lukę w tym systemie. No i tutaj rzeczywiście po takiej korekcie tego systemu premiowego i to niewielkiej, korekta polegała na tym, proszę Państwa, że naliczanie premii następowało narastająco od początku roku, nie? Czyli każdy miesiąc był dodawany, natomiast rozliczano realizację planu z tego okresu, nie?
czyli za 6 miesięcy, nie? No jeżeli pracownik w drugim miesiącu wziął taką dużą premię, traktowano to jako zaliczkę, on potem przez kolejny miesiąc już nie dostawał, nie? Tak samo pracownik, który oddał swoje zlecenia innemu, nie miał realizacji planów pierwszego i to się ciągnęło dla niego przez cały rok. Każdą wypłatę miał pomniejszaną, w efekcie w następnym roku już to wyglądało. Pamiętacie, tam Państwo były 5-tysięczne premie i tu generalnie ta grupa ludzi, a to rzeczywiście są jakieś wyjątkowe momenty, kiedy jakiś pracownik uzyskał trochę większą tą sprzedaż i uzyskał premię. Drugi przykład, który też z życia mam, to jest firma, która premiowała, proszę Państwa, za sumę wartości zleceń. I tutaj na takim wykresie, to jest premia każdego pracownika, ale od sumy zleceń i od ilości tych zleceń, nie? Więc mamy pracowników tutaj, którzy uzyskują, premia była ustawiona od jakiegoś progu zlecenia, uzyskują premię, ale tutaj rozpoznaliśmy takie dwie grupy, tak? Pracownicy, którzy mają mało zleceń, ale realizują dużą sumę, czyli jak popatrzymy sobie 20 dni pracy, 140, powiedzmy ze 120 to robił ich 6 dziennie, tak? 6 dziennie zleceń, dawało mu to premię i mamy taką grupę pracowników, którzy robili tych po 200-240 zleceń, żeby to utrzymać, czyli dwa razy więcej albo trzy musieli tych zleceń przetwarzać. Tu rzeczywiście jak gdyby wartość tego zlecenia nie przekładała się na czasochłonność pracownika, który poświęcał temu pracę. Każde zlecenie wymagało tyle samo czasu, tak? No i tu się stało tak, że uprzywilejowani pracownicy, bo dyspozytor tak dystrybuował te zlecenia, tak żeby ci, których lubi, dostawali te takie kosztowniejsze zlecenia, tych, którzy nie lubi, mniejsze. I de facto system premiowy nie działał, część pracowników w ogóle nie uzyskiwała premii. Zmieniono ten system w taki sposób, że dołożono do systemu premiowego drugi KPI, czyli ilość zleceń. Przed tym wdrożeniem tej poprawki mieliśmy rozkład premii w taki sposób, że tutaj duża grupa pracowników dostawała mniejszą premię niż nominalną, 50-75%, tak? Tu byli pracownicy, którzy wypracowywali premię 200-300%, no i tutaj ci rekordziści, takie komfortowe warunki, mało zleceń, dostawali premię, tu widzimy, po 800-700% wartości nominalnej premii. Po dołożeniu drugiego miernika, czyli liczby zleceń i wartości, okazało się, że zupełnie inaczej się już to rozchodzi. Dyspozytor stracił już możliwość wpływu na tą grupę. Prezes do mnie zadzwonił, bo to robiliśmy gdzieś w lipcu, w czerwcu, żeby system wszedł od nowego roku, nie? Więc został opublikowany z uwagi na to, że umowy o pracę tam mają 3-miesięczny okres wypowiedzenia, to te zmiany w systemach wynagrodzonych trzeba tam wcześniej zrobić, tak, żeby w tym okresie wypowiedzenia pracownik mógł podpisać nową umowę, czy zgodzić się z tymi warunkami, więc to opublikowano już tam, powiedzmy, w sierpniu, we wrześniu. I on do mnie zadzwonił, mówi: Panie Bogdanie, myśmy jeszcze tego systemu nie wdrożyli, a to już działa, nie? Ci pracownicy już obserwują te dwa wskaźniki. I tak jak na początku tu widzimy, ta premia rzeczywiście, duża grupa pracowników nie otrzymywała premii, tak potem już to jest, jak widzimy, rozkład normalny, tak? Tu już są 300-400%, niektórzy mieli, ale to już nie są takie wartości 1000, 1300, 1500, nie? Które no mocno tam demotywowały niektórych pracowników, zwłaszcza tych młodych, którzy po prostu nie byli na tyle związani, że tak powiem, z dyspozytorem, który rozdzielał te premie. Także widzimy już tu taki rozkład normalny i zwykle jak dokonujemy analizy takiego systemu premiowego, to prosimy o histogram wypłat i na tej podstawie widzimy od razu, czy premia dobrze działa, czy niedobrze, bo w takiej statystycznej populacji ten rozkład normalny powinien występować. Jeżeli tylko menadżer uznaniową premię dobrze rozdziela albo posługuje się dobrze przygotowanym KPI-em. Tyle dla Państwa mam o takich twardych miernikach. Mam nadzieję, że było trochę interesujące. Twarde rzeczy dalej motywują. Także mimo, że dążenie do doskonałości, wyższy cel i działanie dodanie autonomiczności pracownikom jest potrzebne w organizacjach, to ta kasa, że to powiem, te pieniążki w dalszym ciągu rządzą w motywacji pracowników. Dziękuję bardzo. Okej. Witam Państwa serdecznie, nazywam się Michał Regulski. Tak jak Ania mówiła, reprezentuję Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna jest partnerem w projekcie EDIH, o którym dzisiaj Państwu chciałbym kilka słów powiedzieć. Będę opowiadał na temat projektu, który będziemy
realizować przez najbliższe 3 lata. Jego celem jest wsparcie przedsiębiorstw w procesach cyfryzacyjnych, ponieważ z tym projektem wiążą się także dotacje, które będzie można pozyskać na cyfryzację i robotyzację przedsiębiorstw, więc najprawdopodobniej Państwo będziecie również w te projekty zaangażowani i chciałbym już z uprzedzeniem po pewnych rzeczach opowiedzieć, tak żebyście Państwo i Panie wiedziały, przed jakimi wyzwaniami się można znaleźć. EDIC to jest akronim od Europejskich Centrów Innowacji Cyfrowych, które w Polsce powstają. Będzie ich w Polsce 11, w całej Europie ma być ich ponad 200. I celem tych centrów jest pomoc regionom i przedsiębiorcom w ponownej reindustrializacji, czyli jakby odbudowy potencjału przemysłowego tutaj u nas w Europie. Ten potencjał przemysłowy będzie się mógł rozwijać dzięki temu, że będzie konkurencyjny, a tą konkurencyjność będzie można osiągnąć dzięki właśnie zastosowaniu rozwiązań z zakresu przemysłu 4.0, jak i z obszaru cyfryzacji. Nasz projekt realizujemy w konsorcjum. W skład tego konsorcjum wchodzi m.in. Politechnika, Agencja Rozwoju Regionalnego z Bielska-Białej, Górnośląski Akcelerator Rozwoju Przedsiębiorczości i 3 Instytuty Łukasiewicza. Usługa składa się z 3 komponentów. Komponent pierwszy to są działania związane z edukacją, szkoleniami, warsztatami demonstracyjnymi, podczas których będziemy pokazywać, czym tak naprawdę jest przemysł 4.0, jakie są rozwiązania dostępne na rynku, jak je można wykorzystywać w poszczególnych firmach, w poszczególnych obszarach działalności różnego rodzaju biznesów. Nacisk jest na firmy produkcyjne, ale w naszym projekcie mogą brać udział także inne firmy, pod warunkiem, że to są firmy cały czas z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Druga usługa to jest doradztwo w zakresie opracowania planów transformacji cyfrowej. To są takie dokumenty, które stają się teraz bardzo chodliwe na rynku, ponieważ są obowiązkowym załącznikiem do większości wniosków inwestycyjnych związanych z automatyzacją i robotyzacją. Czyli pod koniec na przykład marca, tutaj na Śląsku będzie ogłoszony konkurs na automatyzację i robotyzację przedsiębiorstw. I teraz każda firma, która będzie chciała zakupić roboty, maszyny, ciągniki do przewożenia towarów, oprogramowanie, oprócz samego wniosku, będzie musiała taki plan transformacji cyfrowej dołączyć. Będzie go można zrobić z nami w ramach tego projektu, albo szukać firmy konsultingowej na rynku, która taką usługę wykona komercyjnie. Trzeci obszar działalności to jest doradztwo technologiczne, realizowane głównie przez naszych partnerów, którego celem jest, to się tak z angielskiego ładnie nazywa, test before invest, czyli przetestowanie rozwiązań, zanim firma zdecyduje się, żeby je zakupić. W przypadku dużych przedsiębiorstw, jak chcą coś wdrożyć, to mają dziesiątki oferentów i każdy z tych oferentów jest gotowy przywieźć swoje rozwiązanie, pokazać, wstawić na miesiąc, na okres próbny. W przypadku małych firm rzadziej się to zdarza, tak? Ci dostawcy technologii nie są skorzy do takich inwestycji początkowych, ponieważ zakup jest stosunkowo mniejszy i jakby ten zwrot z inwestycji wtedy jest ograniczony. Żeby zaradzić tym problemom, właśnie ten komponent trzeci ma temu przeciwdziałać, czyli będzie można przetestować te rozwiązania na uczelni czy w innych naszych partnera, u innych naszych partnerów, po to, żeby upewnić się, czy na pewno w tej konkretnej firmie, przy takim konkretnym ciągu produkcyjnym to rozwiązanie się sprawdzi. Ewentualnie jakie wyjdą jeszcze dodatkowe potrzeby, które trzeba byłoby uwzględnić, żeby usprawnienie jednego odcinka nie spowodowało zatorów w innych obszarach firmy. Moment na pytania? Tak. No bo mówisz o tym, że dotyczy to głównie firm przemysłowych. A jeżeli firma nie zajmuje się przemysłem, ale też chce zrobić, przepraszam, transformację cyfrową, czy to wtedy też się wpisuje w wasze działania? Tak, mogą się zgłosić również firmy, które nie są firmami przemysłowymi. Dla nich wtedy zastosujemy trochę inne narzędzia, które będą bardziej dopasowane do firm z sektora usług lub handlu. Tu
Tu na przykład w tym komponencie trzecim duża część usług skierowana jest w ogóle do sektora medycznego. Bo zarówno na Politechnice, jak i w Łukasiewiczu są testowane rozwiązania związane z inżynierią odwrotną, czyli skanowaniem produktów, wyrobów, ludzi, szczęki, a następnie odwzorowaniem poprzez druk 3D. Więc nie tylko produkcja, to mogą być także innego rodzaju rozwiązania. I teraz chciałbym powiedzieć troszkę szerzej na temat tego, dlaczego tutaj jestem. W większości wypadków postrzegamy cyfryzację i przemysł przyszłości wyłącznie w perspektywie takich twardych, inżynierskich zmian. A tak naprawdę podejście, które jest przez nas tutaj przedstawiane i jest preferowane przez Komisję Europejską, to jest podejście bardzo holistyczne. Tak naprawdę komponenty tak zwane miękkie stanowią bardzo dużą część tego spojrzenia. Na czym polega nasze patrzenie? Patrzymy na przedsiębiorstwo w czterech obszarach. Obszar pierwszy to jest biznes, czyli dokąd firma zmierza, co chce robić, jak się chce rozwijać, na jakich rynkach chce funkcjonować, jakie produkty chce dostarczać, jak zaspokajać potrzeby klienta. Czyli tak naprawdę wszystko to, co związane jest ze strategią rozwoju biznesu. Drugi obszar to jest obszar związany z ludźmi. Jak ludzie mają się w tym odnaleźć? Jak będziemy współpracować z naszymi klientami? Jak się będziemy o nich troszczyć? Jak będziemy współpracować z naszymi dostawcami? Jak będziemy rozwijać naszych partnerów? Jak będziemy rozwijać nasz zespół, aby był w stanie realizować naszą strategię? Trzeci obszar to jest obszar środowiska. Tak? W jaki sposób chcemy pozytywnie oddziaływać na środowisko głównie naturalne poprzez ograniczenie zużycia energii, ograniczenie emisji zanieczyszczeń, mniejszą ilość odpadów, lepsze gospodarowanie naszymi materiałami. To też się ma przyczynić do naszej efektywności produkcyjnej, a co za tym idzie do poprawy konkurencyjności. I dopiero czwarty komponent to jest komponent czysto technologiczny. Czyli nowoczesne maszyny, nowoczesne roboty, pełna automatyzacja, dane w chmurze, zarządzanie dużymi zbiorami informacji, tworzenie bliźniaków cyfrowych, które pozwalają nam na to, aby przed pierwszymi próbami już przetestować wszystkie rozwiązania po najniższych kosztach, czyli jakby w oparciu o oprogramowanie. Więc na cztery obszary tak naprawdę tylko jeden dotyczy czysto kwestii inżynierskich. Nasza usługa składa się jakby w zakresie planu transformacji cyfrowej, składa się z trzech kroków. Krok pierwszy to jest ustalenie z firmą, dokąd firma w ogóle zmierza, czyli ten komponent biznesowy. Tak? Czyli jak firma wygląda dzisiaj, czyli analiza stanu obecnego i gdzie firma chce być w jakimś tam zdefiniowanym horyzoncie czasowym. Po tym etapie przechodzimy do etapu drugiego, podczas którego analizujemy 7 obszarów tak zwanej transformacji cyfrowej według metodologii ADMA. To jest skrót od Advanced Manufacturing. I robimy taki obraz dzisiejszej sytuacji przedsiębiorstwa w tych 7 obszarach. W trzecim kroku, patrząc na strategię firmy i kierunki rozwoju, widząc, gdzie firma jest teraz, definiujemy sobie, jak te poszczególne obszary w tych 7 obszarach musimy rozwijać, co musimy tam osiągnąć, aby firma była w stanie zrealizować swoje cele biznesowe. Te 7 obszarów to jest tak. Pierwszy i drugi obszar to są te obszary takie typowo technologiczne. Trzeci to jest obszar środowiska. Czwarty obszar to jest spojrzenie na klienta, czyli tak zwany klientocentryzm, to co jest istotne zarówno w ISO, co jest istotne we wszystkich tych narzędziach związanych z zarządzaniem jakością i doskonaleniem operacyjnym. Piąty obszar to jest skupienie się na człowieku wewnątrz organizacji, czyli naszym pracowniku. Szósty obszar to jest inteligentna produkcja, ale tak naprawdę tu znowu mówimy o pracowniku, ponieważ tego pracownika musimy cały czas rozwijać.
On ciągle będzie musiał zmieniać swoje kompetencje, uczyć się pewnych rzeczy na nowo, a zapominać stare i w takim ciągłym cyklu z nami współpracować. I ostatni obszar to jest współpraca z otoczeniem, czyli jak współpracujemy z naszymi dostawcami, jak współpracujemy z naszymi odbiorcami, jak współpracujemy ze środowiskiem naukowym i z różnego rodzaju organizacjami, które nam mają pozwolić na to, aby nasze produkty i usługi były lepiej dostosowane do potrzeb rynku i tak naprawdę, żebyśmy stawali się kreatorem tego rynku, kreatorem trendów na rynku, a nie tylko naśladowcami. W obszarze człowieka, tak jak mówiłem, mówimy o tych czterech obszarach. Tak? Patrzymy na klienta, patrzymy na dostawców, na pracowników i na naszych partnerów. Co się mieści w tym obszarze te cztery? I teraz jakby to jest ten obszar, dla którego tutaj tak naprawdę jestem, czyli chciałem właśnie Państwu przybliżyć, gdzie jest Państwa rola w tym całym procesie transformacji cyfrowej, na co działy związane z kadrami, HR-em powinny zwrócić uwagę nawet wcześniej, niż taki projekt się zacznie. Tak? Czyli jak przygotować organizację, jak przygotować ludzi do tego, że taka transformacja wcześniej czy później w waszych organizacjach nastąpi. Kto się nie zdecyduje na... To jak ze wszystkim, jeśli ktoś nie realizuje zmiany i zostaje w miejscu, to tak naprawdę się cofa i jego pozycja rynkowa się osłabia. Czyli teraz co się dzieje w tym komponencie, kiedy myślimy o kliencie? Musimy się nauczyć gromadzić wiedzę o naszym kliencie i przekazywać ją w organizacji, tak, żeby nie tylko była sytuacja, że to dział sprzedaży coś wie o kliencie i nasz magazynier, tylko żeby ta wiedza tak naprawdę była zastana i wykorzystywana w całej organizacji. Musimy się nauczyć tą wiedzę wykorzystywać do tego, żeby ten produkt jak najbardziej spersonalizować. Czyli nie staramy się tworzyć jednej sztancy, tylko za każdym razem dopasować do potrzeb klienta, pamiętając o tym, że mimo wszystko musimy być rentowni. Czyli to nastawienie na klienta nie może zaburzyć naszej efektywności procesowej. Przechodzimy ze większością rzeczy do świadczenia usług. Taka jest moda, żeby klienci rezygnowali z zakupu rzeczy, a kupowali usługę. Tak? Czyli nie kupujemy oprogramowania, ale kupujemy dostęp do oprogramowania, tak? I jego stałą aktualizację. Nie kupujemy samochodów, tylko je wynajmujemy. Tak? Coraz częściej w życiu prywatnym nie kupujemy mieszkań, tylko wynajmujemy te mieszkania, bo zmieniamy miejsce naszego zamieszkania wraz ze zmianą pracy. Więc jakby to nastawienie na usługę staje się coraz istotniejsze i firmy też, mimo że są produkcyjne, będą zmieniały swoje modele biznesowe. Bardziej na świadczenie usług, czyli na przykład produkują maszyny, ale ich nie sprzedają, tylko wstawiają do fabryki klienta i dbają o to, żeby one tam pracowały. I klient płaci za każdą sztukę wyprodukowaną na tej maszynie, nie będąc jej właścicielem. Troszczymy się o interesariuszy. Czyli na przykład BMW teraz tworzy taką platformę, gdzie prawie 20 tysięcy różnych podmiotów kooperujących z BMW będzie w czasie rzeczywistym uczestniczyć w projektowaniu nowych podzespołów. Więc z jednej strony mamy kwestię wymiany wiedzy, z drugiej strony jak ta wiedza się wymienia, to tak naprawdę marże na tych produktach się maleją, bo BMW będzie wiedział coraz więcej na temat tego, jak produkują, co produkują, z czego produkują ich dostawcy. Mamy ryzyko cały czas cyberataków na tego typu wielkie bazy, a z drugiej strony musimy dać dostęp tym ludziom, żeby sprawnie pracowali. I to znowu musimy naszych pracowników nauczyć nowych kompetencji, zarówno współpracy, jak i odpowiedzialności za informacje, do której mają dostęp. Standaryzacja, doskonalenie i automatyzacja procesów. Od lat o tym się mówi, ale w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw na 10 firm, jeśli zadaję pytanie, czy macie Państwo spisane procesy, mimo że jedna odpowiada, że mają spisane procesy, kiedyś były na potrzeby ISO na przykład, ale od lat nie aktualizowane. Więc mówimy już o przemyśle 5.0, a tak naprawdę mamy braki z etapów wcześniejszych. Jeśli są pytania, to oczywiście zawsze można zadawać. Organizacja skupiona na człowieku, czy najbardziej ten obszar, który jest oczywisty dla działów HR-u,
i o czym już koleżanka mówiła wcześniej, czyli jakie są potrzeby naszych pracowników, czego oni oczekują od nas, żeby się w naszej organizacji dobrze czuć i żeby z nami jak najdłużej pracowali, a zarazem, żeby ich kompetencje odpowiadały naszym potrzebom. To z jednej strony jest indywidualny rozwój, samorealizacja i autonomia, rozwój kompetencji, ale z drugiej strony dzielenie się wiedzą. Tak? Tego nie uczą w szkołach. Tak? W szkołach cały czas to każdy indywidualnie przystępuje do egzaminu. Tak? Zbiorowych prac zaliczeniowych mamy niewiele, a tu tego od pracowników oczekujemy, tak? Żeby oni jednak pracowali w zespołach, żeby te zespoły między sobą się uczyły, żeby edukacja wewnątrz organizacji była ważniejsza niż edukacja na zewnątrz. Więc to jest wielka praca przed Państwem, żeby tą kulturę organizacyjną zmieniać. Planowanie, samoorganizacja tych prac zespołów, praca na wskaźnikach i celach. No i bardzo duża też rola działów HR-u w kształceniu liderów, osób, które będą tymi zespołami zarządzać. I to na każdym szczeblu. Od brygadzisty na dyrektorze skończywszy. W zakresie inteligentnej produkcji musimy ludzi uczyć współpracować z tymi narzędziami, żeby oni się tego nie bali, nie uciekali od tego, nie torpedowali, wiedzieli o tym, że wprowadzenie robota nie zagraża ich miejscu pracy. Że tak naprawdę wokół takich rozwiązań miejsc będzie potrzebna większa ilość pracowników, może na innych stanowiskach, więc może będą przesunięcia stanowiskowe, ale statystyki pokazują, że nie ma zwolnień w związku z tym, że następuje automatyzacja i robotyzacja. To jest po prostu wypełnienie brakujących wakatów w firmach poprzez roboty. Zaawansowane systemy planowania produkcji, czyli to będą oprogramowanie, które nam pozwoli stworzyć taki ciąg od zamówienia klienta, które powinno być zautomatyzowane poprzez zaplanowanie produkcji, czyli kontakt z naszymi dostawcami, zweryfikowanie, co oni mają na magazynach i kiedy mogą nam to dostarczyć, sprawdzenie, co my mamy na magazynach, gdzie i czy możemy to wykorzystać, podjęcie decyzji produkcyjnej, wyprodukowanie, właściwe zmagazynowanie, żebyśmy wiedzieli, gdzie przechowujemy pewne rzeczy i szybka dostawa do klienta. To będzie duży ciąg, gdzie wszędzie będą musiały być wprowadzone informacje i pracownicy będą w tym uczestniczyć, będą jakby dostarczać wiedzy i weryfikować, czy system się nie myli. Stąd też dbałość o jakość, która się ma przełożyć na wysoką efektywność tych działań. Wartości dla klienta. To jest to, o czym już też tutaj wspominałem, czyli świat przyszłości to będzie świat sieciowany, czyli nie będziemy mieli takiego linearnego świata, że mamy klienta, a tu będziemy mieli naszą produkcję, tylko równocześnie w różnych wariantach będziemy z sobą kooperować. Tak? My w jednym sytuacji będziemy dostawcą, a w drugim będziemy odbiorcą. Nasi klienci będą również naszymi pracownikami, naszymi klientami, naszymi akcjonariuszami. To się będzie wszystko przenikać. I musimy się tego nauczyć w takiej sytuacji funkcjonować, zbierać informacje i zarazem dzielić się tymi informacjami. Stąd muszą być różnego rodzaju partnerstwa, bo nie ma szans, żeby każda organizacja była w stanie przy tak szybkich zmianach sama wszystkie zmiany zaobserwować, wszystko przeanalizować. Bez wymiany, bez kontaktów, bez takich rozmów jak dzisiejsze nasze spotkanie nie będziemy nadążać, więc musimy się tego partnerstwa uczyć, mimo że z sobą konkurujemy. Tak więc jakby gdzieś trzeba złapać ten balans pomiędzy otwartością a konkurowaniem. Stąd będzie taki szeroki system, ekosystem innowacji na wzór tego, co występuje w Dolinie Krzemowej, tak? Że te firmy z sobą konkurują, każdy chce mieć ten pierwszy miliard dolarów, ale konieczność wymiany informacji, pomysłów, bodźcowania się wzajemnego jest ważniejsza, bo w ten sposób wszyscy na tym więcej korzystają, niż gdyby każdy indywidualnie w swoim garażu próbował tego jednorożca zdobyć. No i stąd ta też otwartość na zewnętrznych specjalistów, którzy tą wiedzę będą dostarczać w postaci współpracy z uczelniami.
też mamy taką świadomość, że duże podmioty mają już te ścieżki wydeptane. Jak wejść na uczelnię, jak rozmawiać z uczelnią, z kim tam rozmawiać, jak rozmawiać z profesorami, do jakich instytutów dotrzeć. Mniejsze podmioty tego się uczą i między innymi działamy w konsorcjum, aby ta współpraca z podmiotami naukowymi, naukowo-badawczymi była łatwiejsza, była bardziej otwarta na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw. Podsumowując, bo to jest taki slajd podsumowujący, który de facto powtarza to, co już było na samym początku, czyli przede wszystkim musimy się oswoić z tą cyfryzacją. Jak z każdym narzędziem, musimy wiedzieć, że może nam pomóc, ale może nam też zaszkodzić. I to wszystko zależy od intencji, z jaką do tego narzędzia podejdziemy. Musimy się adaptować do zmiany, uczyć nowych rzeczy, zapominać stare i znowu uczyć kolejnych rzeczy. I taki cykl w firmach będzie następował cały czas. Nauka przez całe życie. Mamy się otworzyć na współpracę. Pracę zespołową, nie indywidualną. Bo wtedy mamy większą szansę na odniesienie sukcesu. Jak to mówi chińskie przysłowie, jak chcesz iść szybko, idź sam. Jak chcesz dojść daleko, idź w zespole. Umiejętność właśnie pracy w projektach, w procesach i ciągłe taka otwartość na doskonalenie się, tak? Że jeśli widzimy problem, to nie jest to wada, nie jest to ułomność pracownika, tylko to jest obszar do poprawy. To jest szansa na to, że zrobimy coś lepiej następnym razem. Żeby to wykorzystywać, pobudzać pracowników do tego, żeby oni chętnie swoimi pomysłami, swoimi spostrzeżeniami się dzielili. Miałem ostatnio spotkanie w firmie, nie duże, bo to 30 parę osób, ale dzięki temu, że udało nam się zorganizować spotkanie wszystkich pracowników, nagle ci pracownicy, którzy są najmłodsi w firmie, najrzadziej mają kontakt z prezesem, w związku z różnicą wieku też ta śmiałość w relacjach jest inna, mogli się wypowiedzieć i mieli dużo wartościowych uwag na temat tego, jak można w prosty sposób usprawnić pracę w terenie. Tam, gdzie oni najczęściej jeżdżą, tam, gdzie oni się spotykają z klientami, gdzie oni pracują. Rozwiązania mało kosztowe, tak naprawdę wiązało się tylko z tym, że prezes powiedział tak, wdrażamy. I widać było po ich twarzach, że ta aprobata dla ich pomysłów wpłynęła bardzo mocno na ich pozytywne nastawienie do tego, co robią. Musimy zarządzać zmianą, zarządzać zwinnością, tak, czyli zwinnie zarządzać, zarządzać tą wiedzą. I tutaj jakby jest olbrzymia rola działów HR-ów, żeby tą funkcję change managera pełnić, tak, żeby wspierać tych project managerów, którzy będą realizować zmiany cyfryzacyjne w organizacji, po to, żeby troszczyć się o ludzi, żeby ci ludzie nie bali się tej zmiany. No i te wszystkie procesy w HR-ach i w kadrach będą cyfryzowane. Co do tego, jakich narzędzi używać, to tutaj organizatorzy najlepiej powiedzą. Reprezentuję firmę Zorius Pro. Jak już Państwo wiecie, współpracujemy z firmą Symfonia, ale zajmujemy się takim szerokim wsparciem dla naszych użytkowników, bo ono jest zarówno w obszarach finansowo-księgowych, ale również w obszarach HR-owych. I czym jeszcze dodatkowo się zajmuję? Zajmuję się też kształceniem młodzieży, bo wykładam na uczelniach wyższych. Ale dzisiaj nie będzie taki wykład, który jest stricte wykładem akademickim, ponieważ moi poprzednicy już zdążyli bardzo dużo powiedzieć i część prezentacji mi po prostu zjedli. Więc, szanowni Państwo, będziemy dzisiaj nawiązywać do innych rzeczy, ale chciałabym z Państwem również omówić, przedyskutować jeden element, który wiąże się ze składnikami wynagrodzeń. Dlaczego? Ponieważ transformacja naszych działów HR-owych rozpoczęła się od czego? Od takiej nazwy, która czasami występuje jeszcze w przedsiębiorstwach. Jest dział i się nazywa jak? Rachuba. Dla pani Kubeczek, ponieważ to jest prawda. To nie są kadry, szanowni Państwo. To jest dział rachuby.
W tej chwili, jak mówimy młodym pracownikom, o których tutaj już Bogdan i Iwona wspominali, idź do rachuby, no to oni patrzą, gdzie? Kto to jest? Mówimy, dobrze, już w niektórych firmach mamy dział kadrowo-płacowy, no to już coś więcej wiedzą. Natomiast my widzimy taki proces przeobrażenia tych działów i widzimy mocną rolę działów HR-owych i tego działu, który mówi nam i osób, które w nich pracują, że te osoby nie tylko naliczają płace, nie tylko robią dokumentację, kartki z kadrami, ale dbają o naszego pracownika. I powinniśmy troszeczkę właśnie wyjść z tego działu kadrowo-płacowego i powiedzieć, popatrzmy na całe HR-y, czym one się powinny zajmować. I dlaczego o tym mówimy dzisiaj? Ponieważ ja wychodzę właśnie z działu kadrowo-płacowego, zajmuję się tym twardym payrollem, liczę wynagrodzenia. Natomiast widzimy, że jest duża potrzeba uruchomienia i wsparcia działów HR-owych, czyli nowych działów, które się pojawiają w organizacjach, o narzędzia, które pozwolą nam komunikować się z naszymi pracownikami. I to, co Michał powiedział, ja przez ostatnie 5 lat słyszałam przemysł 4.0, przemysł 4.0, przemysł 4.0. Kiedyś popatrzyłam, ja mówię, dobra, sprawdzę, co to tak naprawdę ten przemysł 4.0 jest. Maszyny, automatyzacja, wyparcie człowieka, wszystko zastąpimy automatem i sztuczną inteligencją. Czy możemy się z tym zgodzić? Moim zdaniem nie. Dlaczego? Ponieważ po drugiej stronie i tak musi być człowiek, on powinien być, on jest bardzo ważny i my nie powinniśmy wszystko zastępować maszynami, ale powinniśmy też zadbać o naszych pracowników. I ja tutaj bardzo się cieszę, że w tej chwili zaczynamy mówić o przemyśle 5.0, czyli o tym, że ten człowiek w naszej organizacji jest bardzo ważny, jak go przyjmiemy, jak się nim opiekujemy, jak trwa ten cykl jego życia, pracy u nas w firmie, to jest istotne, a nie tylko maszyny, tak? Bo co z tego, że będą maszyny, jak same maszyny nie będą działały. Potrzebny nam jest człowiek i ten człowiek powinien zbudować z nami, z naszą firmą relacje, żebyśmy mogli jeszcze lepiej pracować. I szanowni państwo, jeżeli mówimy o raportowaniu i analizach danych w obszarze kadrowo-płacowym, no to w tej chwili w końcu nas dostrzegają. Ja się bardzo cieszę, że dostrzega nas segment managementu i mówi, idę zapytam w tych kadrach i płacach, o co tam chodzi, no bo brakuje nam pracowników, bo się nam zwalniają, bo nie możemy rekrutować. No co jest nie tak, skoro my jesteśmy taką świetną firmą, a jednak mamy jakieś problemy, gdzie kiedyś było coś takiego, zatrudniamy. No to średnio ile było CV-ków na jedno miejsce? Prawda? 200, 300, dokładnie, a w tej chwili mówimy, zatrudniamy, nikt się nie zgłosi. No w czym jest problem? Przecież płacimy. Szanowni państwo, sama chęć wypłaty wynagrodzeń, no nie jest najważniejsza. Ten człowiek nam przyjdzie, mówi, dobra, ty mi płacisz, tamten też mi płaci, ale tamten ma jeszcze coś lepszego, że jednak wybiorę tego innego pracodawcę. Więc analiza danych jest w tej chwili dla nas bardzo ważna. Te analizy robimy i widzimy, że one będą przyszłością w HR-ach. I my powinniśmy te dokumenty, te analizy przygotowywać. I teraz czego od nas oczekuje management? No nie tylko wynagrodzeń i kwestii, ile wynosi lista płac, tak? Tam dochodzą takie miękkie elementy, o których mówimy, no coś jednak wpływa, że ten pracownik chce pracować u nas, a nie u konkurencji. Co to jest? Co my mamy w naszej firmie? Szanowni państwo, dochodzi nam coś takiego jak controlling personalny. Kiedyś mówiliśmy controlling, dział controllingu, no to wszyscy widzieli tylko finanse. A w tej chwili mówimy, no jednak coś w tym dziale personalnym też mamy do zrobienia. Mówimy, że mamy wskaźniki efektywności. Jak kiedyś mówiliśmy o wskaźnikach efektywności, no to każdy mówił, z czym się to kojarzyło? Z akordem, tak? Ile tam pewnych rzeczy wyklepie, to jest wskaźnik. Czy jest dobrym, czy złym pracownikiem.
nie było wskaźników efektywności. No jak było? No przecież tak było z tymi akordami, prawda? 150 normy, zrealizowane i najlepszy pracownik. W tej chwili patrzymy na to inaczej. Nie tylko na normę ilościową, ale też na przykład jakościową. Bogdan wspominał o tych zleceniach tego dyspozytora. Nieważne, ile on zrobi, ale być może jak je zrobi, jaki będzie feedback naszego klienta po obsłudze z takim konsultantem, prawda? Więc nie tylko liczy się co, ale liczy się jak i w jakim czasie. No nieważne, że Państwo do mnie zadzwonicie, ja to odniosę personalnie do siebie i odbiorę ten telefon i przez 3 godziny będę szukała, gdzie to kliknąć, żeby Wam tu okienko wyskoczyło, tak? A zadzwonicie do Dominiki, która Wam to zrobi w 15 minut. Jest konsultacja? Jest. Zrealizowana? Jest. Prawda? Ale liczy się jeszcze coś takiego jak wskaźnik czasu, tak? Czyli jak szybko, jak dobrze Wam się rozmawia z daną osobą. I to są takie parametry, które bardzo trudno dają się ocenić. Dziękuję. Szanowni Państwo, planowanie kosztów operacyjnych. I ja do tego planowania odniosę się tutaj dzisiaj troszeczkę w praktyce i chciałabym je omówić. I wchodzi nam sztuczna inteligencja. Jeżeli mówimy o analizie danych, które są przyszłością HR-ów, to faktycznie tak jest, bo mówimy o tym, że świadomość naszej organizacji i naszych menadżerów rośnie. Ja się z tego bardzo cieszę, że oni mówią, no dobra, wiem, że ten pracownik jest ważny, już coś, co powinienem zrobić, tak? Przychodzimy, co powinien zrobić Agnieszka, żeby on mimo wszystko u mnie pracował. Już nie ma takiego podejścia, zwolni się, przyjdzie następny. Widzimy, że te zasoby ludzkie jednak są ważne. Widzimy, że możemy zlecać pracę naszym pracownikom, ale w jakim trybie? Zadaniowym lub projektowym. Dlaczego? Ja popatrzę na to od takiej naszej branży. Czemu to może być istotne? Bo niektórzy mają talenty, szanowni Państwo, i te talenty są faktycznie ważne. Niektórzy pracują na projekcie i mówią, zaczynam projekt i będę tam po 2% więcej dokładała, mam 100%. Czyli skutecznie, nieważne jakie mamy problemy, dojdziemy i na końcu nam się to zgadza. Tak? Czyli ta lista płac do zera, jak to moja koleżanka mówi, do zera się uzgodniła, zgadza się, podatek, ZUS-y, zgodziło się. Ale niektórzy są w trybie, i to jest projektowo, zadaniowym. Zaksięguj to, trrt, księguję, zaksięguj tamto, trrt, zaksięguję. Jak mówię, sprawdź, projektowo czy się zgadza, to już tak troszkę gorzej się w tym czują, więc my patrzymy i dzielimy pracę i u Państwa jest tak samo, że powinniście wybrać osoby, które pracują projektowo, czyli zaczynają od początku i kończą i bardzo często nie lubią, jak się im tam ktoś miesza, nie? Bo jak ja tam przyjdę i tam, słuchajcie, zamieszam, no to takie wzroki na mnie popadną, nie? Przyszła, zamieszała, zepsuła. I nie wiedzą, co dalej. Czyli to są te osoby, które mają talent do tego, że potrafią sobie samodzielnie ułożyć, popatrzcie na to, samodzielnie układają sobie rytm pracy i ją etapują. Ale są takie osoby, którym trzeba przyjść i powiedzieć, robisz to. Zrobił i siedzi. Co robisz? Nic. Jak nic nie robisz? No czekam, co mam robić dalej. Więc my powinniśmy nasze zespoły również w taki sposób podzielić i ocenić. I teraz, czy kiedyś ktoś się tym zajmował? Nie. No przyjmowaliśmy tam, jeden robił, drugi nie, ten robił lepiej tu, ten tutaj i cała firma gdzieś tam, no może rosła, może nie. A teraz oczekuje się tej wiedzy i takiej profilaktyki, profilowania od nas, czyli to my w działach kadrowo-płacowych, w HR-owych powinniśmy podzielić te osoby. Co więcej, na co jeszcze powinniśmy zwrócić uwagę?
że jak mamy zespół, to co? Powinniśmy z nim zrobić? To jest raz. Czyli on powinien z nami współpracować. Dalej, kogo powinien mieć? Ilu tych liderów ma mieć? A ile wielokrotnie się zdarza? Sami odpowiedzcie, że macie zespół i ile tam jest liderów? Albo zero, albo każdy jest, tak? I później sobie tam, słuchajcie, tuptają. Nie, bo ja powiedziałam tak, I kogo słuchać? No to ta informacja również powinna troszeczkę od nas wychodzić. Jak widzimy, że nie mamy, że jest super zespół, ale brakuje im lidera, no to powinniśmy tam gdzieś przesunąć te kafelki. Jak widzimy, że mamy dwóch liderów, no to powinniśmy te zespoły podzielić. Bo wtedy uzyskamy lepszą wydajność i efektywność pracy. Zgadza się? Szanowni Państwo, w której branży ja te problemy z zespołem i z liderami widzę najwyraźniej? Bo nie chcę powiedzieć, że najwięcej. Jest taka branża, która się nazywa biura rachunkowe. Teraz wyobraźcie sobie takie biuro rachunkowe, w którym jest 40 księgowych. I wszystkie mają te same prawa. I tutaj wielokrotnie jest tak, że dochodzi do tarć, bo nie są wydzielone zespoły i wszystkie panie chcą rządzić. To jest bardzo dobra sytuacja, ale czasami efektu nie mamy takiego, jakbyśmy oczekiwali. Ocena poprzez wskaźniki wydajności. Mój kolega Zbyszek zawsze mówi, że on sobie świetnie radził. Jak nas ogląda Zbyszek, to go pozdrawiamy. Jak był sam. Tyle zrobił. On tylko miał te taczki i słuchajcie, tak nimi jeździł, tylko nie miał czasu ich załadować. Czyli teoretycznie dużo zrobił, ale nie było wydajności, tak? Ponieważ tej pracy było za dużo. I my w tej chwili, jak pracujemy, to mówimy, ok, patrzymy, ile robisz, ale jak robisz. Czyli ten wskaźnik wydajności dla nas też jest istotny. I tak jak mówię, bardzo często mówiliśmy, że on jest do uzyskania tylko w firmie produkcyjnej, no bo tam go możemy zmierzyć. Jak go mam zmierzyć w biurze? Oczywiście, że mamy takie narzędzia, którymi się możemy posłużyć i powiedzieć, ocenimy cię jako wskaźnik wydajności. Dalej, udział nieobecności lub praca zdalna. Odniosę się do tego punktu w takiej sytuacji, że wskaźniki i ocena naszych pracowników bardzo często jest brana przez wskaźnik, czy byłeś w pracy, czy nie. I usłyszałam taką dyskusję, tutaj Bogdan pokazywał wskaźniki, ile premii ktoś dostaje, że w jednej z firm było coś takiego, że jak cię nie ma, to pomniejszamy ci premię. Prawda? I przychodzi do mnie pracownik i on mówi, pomniejszają mi premię, bo mnie nie było, bo byłem chory 3 dni. Ja mówię, no nie było cię, byłeś chory 3 dni. No teoretycznie jest to zasadne. A on mi mówi, no Agnieszka, no jak zasadne? Jak ja wróciłem, miałem 400 maili, to ja pracowałem jeszcze 5 razy szybciej, żeby uzupełnić tą moją pracę. Zrobiłem 120% tego, co ci, co byli w pracy, a mnie jeszcze premię zabrali. I wtedy mówimy o tego, no powinniśmy się nad tym zastanowić. Bardzo często regulaminy wynagradzania, no słuchajcie, do naszej rzeczywistości, która bardzo nam się zmieniła, nie są adekwatne. I praca zdalna też jest takim wskaźnikiem. Ktoś mi mówi, jest ktoś na pracy zdalnej, to co? Nie pracuje. U nas w firmie jest coś takiego, że czasami ktoś mi mówi, zostanę na pracy zdalnej. Ja mówię, tak, a czemu? Bo więcej zrobię. Nikt mi nie przeszkadza. I słuchajcie, to też jest taki element, który jest bardzo często źle oceniany przez nas, tak? Albo przez menadżerów. Dopiero my przychodzimy i mówimy tak, no słuchaj, kierowniku, on był na pracy zdalnej, ale on zrealizował 4 razy tyle w tym dniu, co ten, co był w firmie i godzinę stał przy kawie. Prawda? I proszę?
Oczywiście, że tak. No słuchajcie, ten czas, tak? Bo tamto, a ten na pracy zdalnej nie ma rozpraszaczy. Oczywiście w drugą stronę też to może być. Natomiast to jest, ja sądzę, że to jest w naszych kompetencjach, żebyśmy popatrzyli na to, co w tej naszej firmie się dzieje. I słuchajcie Państwo, udział cyfryzacji w firmie, dla mnie to jest ważny element, bo tak jak mówimy, powinniśmy się oceniać, powinniśmy mieć wskaźniki i co z tego, że ja je mam? Mam je, tutaj na kartce mam, kartka jest do czegoś innego, ale jako przykład stoi. Natomiast co ja z tą kartką po tej firmie będę chodziła? No niespecjalnie, dyrektor nie za bardzo zrozumie tej kartki. Powinniśmy wskaźniki i dane przygotować i je wizualizować, żeby to było proste i łatwe dla naszych pracowników. Mówiliśmy o kontrolingu personalnym i szanowni Państwo, to jest właśnie ten element, który składa się na to kontrolowanie naszych pracowników, ale być może źle oceniamy ten, czy źle dobieramy słowo kontroling, bo my mówimy, dbamy o tego naszego pracownika, oceniamy go w jakiś sposób, albo przydzielamy mu zadania według na przykład metody ABC, czyli mówimy, to jest ważne, czyli zadanie ma literkę A, to jest, tego masz literkę B i masz dwa zadania, a zadania z literką C masz 5. Ktoś mi mówi, tak, 1, 2 i 5 to mamy 8. A ktoś mówi, tak, ja mam 8, a ten ma tylko jedno. Ale on ma jedno z klasą A i dwa i na przykład 4 z klasą B, prawda? Więc dobieramy zadania według ważności, a nie tylko ilości. Dla mnie bardzo cennym narzędziem do oceny pracownika jest ocena 360 i ona jest dość popularna. Czyli mówimy, oceniamy naszego pracownika tak, jakbyśmy patrzyli z każdej strony. Super. Czyli ja się oceniam. Jak, i to jest w tej metodzie, według mojej opinii, czasami najtrudniejsze. Ponieważ mamy dwa modele. Część pracowników z tej naszej piramidy, takich doświadczonych, mają większy problem, żeby samych siebie ocenić i pochwalić. Ci młodzi to się chwalą, jestem najlepszy w tym, w tym, w tym, w tym, super i super. I co jeszcze? I to też super umiem. Mówię, aha, dlatego jak on się sam chwali, a drugi się nie dochwali, no to jak mamy ich ocenić? Oczywiście mamy do tego etap oceny naszych przełożonych, czyli ocenia nas bezpośrednio ta osoba, która jest naszym przełożonym. Do tego dochodzi nam ocena na przykład naszych współpracowników, interesariuszy, czyli te osoby, które z nami pracują. Może wewnątrz firmy nie jestem najmilszym pracownikiem, ale na zewnątrz z tymi osobami, z którymi współpracuję, oni mówią, jesteś taka, rzetelny, nierzetelny, szybki i tak dalej. Więc ta ocena i narzędzia do tej oceny są bardzo ważne. Dlaczego wspominam Państwu tutaj o narzędziach? Ponieważ jak ja roześlę Państwu wszystkim ankiety, no to zanim Państwo je wypełnicie, zanim mnie ocenicie, zanim ja to dostanę, wrzucę to do Excela, przemodeluję, no to słuchajcie, wszyscy mówią, ocena 360 jest super, tylko co? Długo trwa. Dlatego między innymi moduł HACCPowy, z którym my pracujemy, ma wbudowane narzędzie i można powiedzieć, chcę tylko narzędzie do oceny 360, gdzie zbuduję ankietę, wyślę linki i na podstawie tego dostanę graf, jak ja jestem oceniany przez siebie, przez współpracowników, przez interesariuszy, z którymi pracujemy, żeby oceniać prawidłowo i szybko podejmować decyzje. Bo nie sztuka jest to, że będziemy wykonywać tą ocenę, a później czekać pół roku na jej audyt, na omówienie wniosków. Szanowni Państwo, i w tym miejscu mamy wskaźniki efektywności, o których tutaj już Bogdan mówił, Michał mówił, Iwona wspominała, wszyscy mówili, więc co mi zostaje? Ja jestem zdania, że skupię się na tym, że jeżeli mamy wskaźniki, to powinniśmy je zaprezentować.
tak jak pokazywaliśmy wskaźniki, Bogdan wskaźniki o premiach pokazywał, są super, ale teraz popatrzcie, skąd ja jako pracownik wiem, czy już wskakuję na tą premię, czy nie wskakuję, tak? Ile mi brakuje? Czy powinnam jeszcze wziąć ten telefon i obdzwonić moich klientów i o coś ich poprosić, zrealizować jeszcze dwa zadania i wskoczę na tą półkę premii? Czy brakuje mi tyle i nie da rady? Czy mam szklany sufit i się tego nie uda zrealizować? Dlatego narzędzia, które mówimy, jaki jest dashboard i jakie są wyniki firmy, żebyśmy się z nią identyfikowali. Ktoś mi powiedział kiedyś, nie interesuje cię, co się w firmie dzieje. Jeżeli ktoś mi powiedział, nie możesz się interesować, co się w firmie dzieje, co cię to interesuje, to znaczy, że ja nie mam więzi identyfikacji z tą firmą. Ja się z niej zwolnię i być może pójdę do konkurencji i w tej konkurencji będą mieli coś takiego, że będą powiedzą mi tak, no jest dobrze, jest źle, mamy tyle albo tyle. I ja wtedy mówię, dobra, mam wpływ na to, żeby było jeszcze lepiej. I to jest znowu taki miękki element, który mówi, jak możemy się z naszą firmą zidentyfikować. Wskaźniki finansowe i niefinansowe. Ktoś mi mówi, no finansowe, ile premii wypłacili, ale niefinansowe. Siedzi Rafał i ja tutaj podam taki przykład wskaźników czy wartości niefinansowych dla pracowników, które akurat w Symfonii są i ja lubię je wymieniać. To są między innymi taki element, który mówi o tym, że mamy 5 dni, tak, na wolontariat. Czyli firma udziela każdemu pracownikowi 5 dodatkowych dni, jeżeli zgłosi, że idzie że będzie pracował w wolontariacie w różnych działaniach. I jak się chwalimy wskaźnikami niefinansowymi jako firma, to mówimy, mamy 100 pracowników, ale nie tylko realizujemy tyle zysku, nie tylko tyle godzin przepracowaliśmy, ale ci nasi pracownicy również dbają o na przykład koty, psy, o to, żeby przeczytać dzieciom książki w szpitalu albo zorganizować obóz. Czyli mamy wskaźnik niefinansowy. Dlaczego on jest według mojej oceny istotny? Szanowni Państwo, bo jak zobaczycie prezentacje różnych firm, czasami o nich rozmawiacie, to ta firma, czym one się różnią? Tylko słupkami, ta ma milion, ta 2 miliony, ta ma tyle pracowników, ta tyle, ta ma taką powierzchnię. I jak my się mamy wyróżnić, jak ktoś nas dobiera do obsługi? Jak mamy powiedzieć, no my jesteśmy jednak całkiem niezłymi ekspertami. Być może takim właśnie wskaźnikiem niefinansowym, który może zbudować właśnie dział HR-owy. Mamy tylu i tylu pracowników, ale oni nie tylko pracują, żeby realizować faktury sprzedażowe, wystawiać faktury sprzedażowe i z nich generować zysk, ale również robią coś dla społeczeństwa. I wczoraj w serwisie informacyjnym słyszałam o strajku chyba w Lufthansie w Niemczech. I słuchajcie, jaki kontekst, jaka była opinia po tym reportażu? Redaktor, który przygotował reportaż, powiedział, ludzie strajkują, chcą ileś tam procent podwyżki. I dlaczego oni chcą tą podwyżkę? Ponieważ Lufthansa się pochwaliła, że ma zysk większy, nie wiem, o ileś tam milionów euro i nie potrafią się tymi pieniędzmi podzielić ze swoimi pracownikami. Stąd mamy niechęć pracowników do tego, żeby pracować. I czasami jak się za dużo chwalimy, to słuchajcie, ten pracownik właśnie tak popatrzy, no może jednak nie. Nie, niekoniecznie. Jeżeli mówimy o kolejnych elementach działów HR-owych, to szanowni Państwo, ten twardy HR, twardy payroll, który dla mnie jest, od niego wyrosłam, to jest przede wszystkim planowanie kosztów. Widać, co się dzieje? Planowanie kosztów, szanowni Państwo, i dlaczego to jest ważne?
Ponieważ często patrzymy, że mamy wykorzystanie systemów analitycznych, czyli ktoś nas pyta, ile wynosi wynagrodzenie, jakie są koszty wynagrodzeń, jakie są dodatkowe składniki, benefity, czyli pierwsze przychodzimy do firmy i mówimy, co mamy. Kiedyś moja koleżanka mówi, masaż mamy, owocowe czwartki, środy słodkie. Już nie wiemy, czym mamy zachęcić tego naszego pracownika. Trzeba powiedzieć po prostu, mamy fajny, zgrany zespół, możesz w nim świetnie pracować. I czasami to wystarczy. A co państwo macie? Chipsy. Chipsy macie. My mamy żelki. Też macie żelki. A to... Co jeszcze macie? Bo dlaczego o tym mówię? Bogdan wymienił część elementów motywacyjnych. Głównie to były składniki finansowe. Zabrakło mi tam jednego wskaźnika, jednego składnika, ale dlatego, że ja częściowo z Bogdanem mówiłam, że ja go będę omawiała. I dobrze, że mi go zostawił. Natomiast te niefinansowe, jest ich ogromna ilość. I bardzo często ktoś mi mówi, mam to, mam to, mam to, mam to. Ja mówię, no super, że masz. A korzystasz? Nie, bo pracuję zdalnie. Świetnie, że mamy, tylko mało kto z tego korzysta, szanowni państwo. Więc jak oferujemy, to popatrzmy, dla jakiej grupy, czy oni z tego będą korzystać. Mówimy o tym w tym kontekście, że modne benefity typu fitnessy przestały już być takie modne. One straciły na udziale, kiedy był COVID. No i fajnie, że ktoś płacił za możliwość korzystania z siłowni, tylko wszystkie były zamknięte, prawda? Więc patrzymy na te elementy w taki sposób. Ale do tych składników wynagrodzeń, ja sądzę, że działy HR-owe powinny potrafić wyliczyć wynagrodzenie i mieć świadomość, co się na tą naszą wypłatę składa. Ostatnio prowadziłam zajęcia właśnie dla studiów HR-owych i zaczynam tam sobie liczyć, szanowni państwo, oni mówią, a to teraz to my dopiero wiemy, dlaczego, w czym jest problem, tak, że... Narzuty na wynagrodzenia są tak duże, ale wracając do tego elementu, który składnik chciałabym z wami poruszyć. Taki dziwny, ja go nie lubię. Nazywa się PPK, czyli pracownicze plany kapitałowe. I to nie jest mój ulubiony składnik. Ale ostatnio, rozmawiając z klientami, widzę, że on ma duży potencjał. I w niektórych krajach zagranicznych składnik typu pracownicze plany kapitałowe traktowany jest jako benefit. Czyli mówimy, dostajesz coś od firmy. PPK też w pewnym momencie i zaraz zobaczymy, słuchajcie, na przykładzie. I my mówimy, co dostaję? Zabierają mi kasę na jakiś fundusz. Oczywiście my patrzymy w takim układzie i ja też, że OFE nam kiedyś pieniądze zabrało, więc trochę się obawiamy, ale szanowni państwo, dlaczego i co powinniśmy zobaczyć? Ja przygotowałam sobie 4-2-4-2, minimalną, która obowiązuje od 1 stycznia. I jeżeli to by była zwykła minimalna, to szanowni państwo, już ją rozpiszę, 581,58 to są społeczne, 3,2,9,44 zdrowotna, 109 to jest podatek, netto 3,2,2,1,9,8 i total 5110,76. Nie? Podstawowe wyliczenie naszego wynagrodzenia przy zastosowaniu ulgi i kosztów ulgi 1/12 i kosztów w wysokości 250 zł. I teraz mówimy, pracowniku, masz benefit typu PPK. Wiemy, że to dla nas jest więcej pracy. Ja mam tego świadomość. Ale jak możemy rozmawiać z naszym pracownikiem, zamiast mu dawać stówę do ręki, zbudować wartość na podstawie tego składnika? Po pierwsze, na dzień dobry dostaję opłatę powitalną, prawda? Przystępując do programu PPK,
dostajemy, szanowni państwo, opłatę powitalną w wysokości 240 zł. Tak jest. Nie, opłata 250, powitalna. Rocznie 240 mi rząd dopłaca, nie? Czyli mówi tak, dostaniesz 250 plus co roku 240 zł. Nie? No to już 490. Proszę? Prawie 500. Dokładnie. I teraz idziemy dalej. Dalej mamy tą minimalną i ZUS-y się nie zmieniają, czyli tutaj więcej mu nie płacę, zdrowotna się nie zmienia, a powiem, będziesz miał PPK podstawowe. Przy podstawowym PPK 2% płaci pracownik, czyli jemu zabiorę i w tym przypadku to będzie 84 zł 84 grosze, a 1,5% płaci pracodawca. Czyli ja mu 1,5% daję kasy i w tym przypadku, czekajcie, tak, to będzie 63 zł 63 grosze. Czyli co miesiąc dorzucam mu tyle. Ta kwota z PPK jest tylko opodatkowana. Prawda? Więc on zamiast podatku 109 zł zapłaci 117. 8 zł więcej zapłaci, a ode mnie do funduszu pójdzie teoretycznie 63 minus 8. Tak? Czyli jakbyśmy to tak interpretowali. Na wypłatę Kowalski dostanie 3213,98, to będzie netto, a do wypłaty minus te 84, przeniosę to tu, 84,84, na rękę dostanie 3129,14 zł. Tutaj całkowity koszt będzie 5174,39 zł. I do PPK już mu odkłada się 150 zł co miesiąc, tak? Czyli teoretycznie on niedużo dokłada, my niedużo dajemy, ale co miesiąc mu się tam buduje. I to jest wariant podstawowy, ale popatrzcie państwo, że mamy ten wariant, kiedy jak ten pracownik do nas przyjdzie i powie, ja chcę dodatkowe, no to my też musimy mu dać dodatkowe. I co będzie się działo, jeżeli ta dodatkowa kasa nam się pojawi? Tu się też nie zmienia, nie? Czyli na ZUS-ach nie budujemy sobie tego kosztu. Od tych pieniędzy, co mu dajemy, nie generujemy sobie ZUS-ów. Zdrowotną on też płaci taką samą. Zmieni nam się podatek i będzie wynosił 130 zł, czyli szanowni państwo, 21 zł więcej tylko, tak? I teraz co dalej? Tej kwoty dopłaty z mojej kartki już przygotowanej, szanowni państwo, to było razem 169, czekajcie, sobie napisałam 84,84, 190, czyli dopłaty będzie miał 169,68, to będzie na PPK od pracodawcy, na netcie mu zostanie 3200,98 zł, a on zapłaci 190,68, bo też dopłacił. I teraz podsumowując, w tym przypadku 360,36 zł wyniesie go PPK. I czy potrafimy w taki sposób omówić to z naszym pracownikiem, żeby on zrozumiał, że być może w składniku ustawowym, który trzeba stosować, z którego rezygnuje, możemy go przedstawić jako benefit firmy. Bo my w tym momencie tu mamy 169,69 tylko w naszym koszcie. On, mówimy mu, odkładasz pracowniku co miesiąc przy minimalnej.
360 zł 36 groszy. No to jak już 12 miesięcy będziesz odkładał, no to popatrz, jaką masz kasę. Normalnie z wynagrodzenia zaoszczędzisz te pieniądze? Przy minimalnej? Słabo. Ciebie to kosztuje tylko 200 zł i 21 zł podatku versus ten model. I cisza. I jaka jest Państwa opinia? I to jest kwestia, słuchajcie, świadomości. To był świadomy pracownik, który wiedział, potraktował, ja już podpowiem, potraktował to jako lokatę. Ale ja sądzę, że trochę w naszej roli też jest przedstawienie tych składników właśnie, być może PPK, być może PPE, bo takie też są programy, jako motywatory, ale nie takie twarde, 500 zł premii na rękę co miesiąc. Że jak ja mu dam jedne 500, drugie 500, to co on z tym zrobi? Wyda od razu. A tak w tym momencie trochę budujemy i dbamy o tego naszego pracownika. I to jest ta rola. Mówimy, zachęcamy cię do oszczędzania. My ci to próbujemy przedstawić w taki sposób, żebyś ty oszczędzał i w czasie emerytury, czy w wyjątkowej sytuacji, z tych pieniędzy mógł skorzystać. I to jest taki przykład, kiedy bardzo często pracownicy, jak coś się pojawia nowego, to oni przychodzą do nas, do działów kadrowo-płacowych i mówią, i co my mamy zrobić? My mówimy, nie możemy Państwu zasugerować, ale możemy Wam pokazać zalety i wady. I wybierzcie sobie odpowiednie rozwiązanie do swojej sytuacji. Tak samo było z ulgą klasy średniej. I ja sądzę, że tak omówienie składników, czy to PPK, czy benefitów, benefitów różnego rodzaju, przy znajomości systemu wynagrodzeń, to jest nasza przewaga, bo my mówimy, nie tylko troszczymy się o ciebie pracowniku teraz, tu w tym miejscu, ale na przykład zachęcamy cię do tego, żebyś inwestował, dopłacamy ci do ubezpieczenia medycznego, że jak zachorujesz, żebyś tą opiekę medyczną posiadał. I to jest ta troska o naszego pracownika, to jest właśnie rola działów HR-owych, czyli wyrośliśmy z rachuby, przechodzimy transformację z kadr i płac i mówimy, stajemy się HR biznes partnerem, dbamy i rozmawiamy z tymi naszymi pracownikami. Jeżeli mówimy w tej koncepcji, bardzo często było tak, że ktoś przychodził i jakie raporty były? Te, co były w kadrach i płacach. Analiza urlopów, nie? Ile masz urlopu, jakie masz wynagrodzenie, to były podstawowe raporty, ile nadgodzin zużyłeś, a w tej chwili dyrektorzy troszeczkę innych od nas wskaźników oczekują. Na przykład przyjdą i powiedzą, oczekuję od ciebie raportu rezerw urlopowych, oczekuję od ciebie raportu, ile mam pracowników na przykład z uprawnieniami elektrycznymi. Ja mówię, ale po co wam to? Że jak mi się tych dwóch wykruszy, czy ja ich mogę zastąpić? Czy już nie pracujemy w takim stricte HR-owym i payrollowym obszarze, tylko mówimy, patrzymy na naszą firmę troszeczkę inaczej. Patrzymy, jakie nasze jakie kształcenie mają nasi pracownicy. Być może kierujemy je na szkolenia, które się pojawiają i należy wykorzystać ten potencjał, bo bardzo często ten pracownik mówi, no może bym chciał, ale nie wiem, czy się nadaje, a samemu się nie chce zgłosić. A jeżeli my mu powiemy, częściowo ci dofinansuję, jeżeli to skończysz i będziesz jeszcze pracował na tym stanowisku, czyli cię awansujemy, to później jeszcze ci dopłacimy do tego, czyli dbamy o niego, rozwijamy go i wtedy budujemy sobie więź. I temu pracownikowi, jak ma inną ofertę, on mówi, no mógłbym iść tam, tak? Trawa u sąsiada zawsze jest zielona, tam jest teoretycznie lepiej, ale czy tam w dziale kadrowo-płacowym, w dziale HR-owym ktoś się o nas będzie troszczył? Już może niekoniecznie, to może jednak zostanę i będę z tą firmą współpracował. Szanowni Państwo, mój czas się kończy, mam dwa ostatnie slajdy.
wykorzystanie sztucznej inteligencji. Powinniśmy z niej korzystać, ale nie musimy jej zawierzyć. Zwróćcie uwagę, że ta dobrowolność to jest po naszej stronie. Korzystajmy, ale nie ufajmy jej w 100%. Możemy ją wykorzystać do szybkiego porównania na przykład CV-ków w procesie rekrutacji i odrzuć nam wszystkie, jakby ich przyszło dużo. Możemy ją wykorzystać do monitoringu wydajności. W informatyce bardzo często mówimy, że wykorzystamy sztuczną inteligencję, czyli sprawdzamy, ile w ciągu godziny programista wytworzył nowego kodu, bo inteligencja czy raporty, programy nam to zliczają. Szanowni Państwo, sztuczna inteligencja może nam zaprognozować, na przykład, ilu pracowników ja potrzebuję w przyszłym roku do pracy na podstawie danych z ubiegłego roku. Czy potrzebuję pracowników sezonowych, czy na przykład mamy sklepy odzieżowe, jak tam będzie się kształtowała siatka, ile potrzeba w soboty, w niedzielę pracowników. I na podstawie tej wiedzy my możemy podejmować decyzje, czyli po co nam są raporty, po co jest dział HR-owy i po co jest nam analiza, po to, żeby podejmować decyzje w oparciu o dane. Czyli nie tylko intuicja, którą czasami macie Państwo bardzo dobrą, ale jak ktoś się zapyta czemu, to mówimy, bo mi się tak wydaje. Nie ma czegoś takiego, mi się tak wydaje, ponieważ ja mam raport przygotowany i wiem, że w przyszłym roku w czerwcu potrzebuje tyle i tyle pracowników, że jest przed sezonem wakacyjnym, że ludzie przed urlopami będą kupować to i to i potrzebuje w taki sposób zbudować swój zespół. Potrzebujemy tych danych, żeby zbudować też czasami uproszczone procedury i przyspieszyć obieg informacji. Czyli po to nam jest na przykład narzędzie do oceny 360, żeby szybciej wiedzieć, co z tym pracownikiem powinniśmy zrobić, czy on jest dobry, czy nie. Ta ocena i też przykład z życia, kiedyś miałam takiego handlowca w jednej z firm, który mi mówi, ja jestem najlepszy, najlepszy. No prawie, słuchajcie, czerwone dywany, pan najlepszy przyszedł do pracy. On faktury wystawia w miesiącu za 1 000 000 złotych. I wszyscy mówią, no tak, pan najlepszy za 1 000 000 złotych. A obok stoi drugi pan, mówi, no nie, no ja tam tylko za 500 000. Ja mówię, no tak, tak. I słuchajcie, wszyscy w firmie wierzyli, że ten jest najlepszy, a ten jest najgorszy. Ale jak popatrzyliśmy po innym wskaźniku i zanalizowaliśmy na przykład poziom rentowności pana najlepszego na 1 000 000 złotych, no to ten miał 100 000, a ten gorszy miał 180, czyli już najlepszy nie był najlepszym, prawda? Więc czasami ta informacja i obieg informacji w naszej firmie jest bardzo ważny, ponieważ pracownicy też budują wokół siebie różnego rodzaju mity i mówią, wielbcie mnie. Realizacja celów i kontrola, czyli nie tylko mówimy, masz to zrealizować, bo ja sama jestem takim pracownikiem, który jak ktoś mi coś każe i mówi, musisz to zrobić, to słuchajcie, no zrobię. Tak? Często robię takie dane statystyczne do Urzędu Statystycznego. Zrobię. Natomiast jakość tych danych, no czasami jest różna. Więc nie tylko robimy i mówimy, zrobiłam cel, ale też kontroluję jakość tej pracy. I to jest coś, co jest trudne, a powinniśmy o tym zadbać. I szybka reakcja na czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. Szanowni Państwo, widzimy, że otoczenie nam się zmienia. I moim zdaniem powinniśmy być dostosowani do tego i przyzwyczajeni, żeby móc się szybko przestawić. Nie upierać się w tym, że nie będę tak robił, to za chwilę minie. I taką sytuację mieliśmy w czasie COVID-u, kiedy część z użytkowników mówiła, nie będziemy pracować w domu, na pewno nas puszczą, przecież nie mogą nam zamknąć. Przez 2 tygodnie, nawet jak nie zaksięguję tych faktur, to później przyjdę do biura.
No i słuchajcie, tak było prawie fajnie, tylko później do biura ten pracownik nie mógł przyjść. Później ten pracownik okazało się, że wylądował w szpitalu i upierający się pracownik, który mówi nie, bo będę pracował tak jak zawsze, okazało się, że nie mógł zrobić listy płac. I zadzwonili i mówi, proszę nam przygotować listę płac. Z zewnątrz, zdalnie. Mówi, bo pracownik nie może. Mówi, a może jakby się nie upierał, czyli przestawił na pracę zdalną, byłoby mu prościej, byłoby mu szybciej i teraz by się tak nie denerwował. I ja do tego Państwa zachęcam, do tego, żeby przygotować się do szybkiej zmiany i do wdrażania narzędzi, które macie na rynku, żeby popatrzeć, co nam jest potrzebne, a nie tylko wychodzić z takiej sytuacji, działa nam wszystko, to nie ruszam. Szanowni Państwo, jak się czasami zepsuje, to więcej czasu trzeba na naprawę, aniżeli na to, żeby stopniowo przygotowywać firmę do innego miejsca. I to był mój ostatni slajd. Bardzo Państwu dziękuję. Czy macie Państwo jakieś pytania do mnie? Chociaż jedno? Szanowni Państwo, to taki nawyk, nawyk wykładowcy, że wszyscy tam kończymy i uciekają z sali. Ja mówię, a coś chociaż chcielibyście zapytać, wszystko jasne? Tak, a później na egzaminie, bo oni nie rozumieją. Więc ja mam nadzieję, super, Iwona, bardzo się cieszę, jest. Będzie egzamin. Szanowni Państwo, egzaminu nie będzie, nagrody już Państwo macie, czekoladki, nie tylko dla Pani, ale również dla Panów na osłodzenie tego dzisiejszego dnia, bo tematy są trudne i mają taką klasę, że trzeba przestawić się i przedyskutować, co możemy dalej zrobić. Czyli nie omawiamy, co mamy tu i teraz, tylko mówimy, co powinniśmy zrobić. I ta praca to jest praca, którą Państwo powinni wykonać. Wrócić do firmy i mówić, zastanowić się, co zrobić, żeby w przyszłym miejscu być dwa kroki do przodu versus tego, co mamy w tym momencie. Także to jest egzamin być może dla Państwa, jak zmienicie swoje działy kadrowo-płacowe i będziecie HR Business Partnerem dla swoich pracowników. Dziękuję Państwu bardzo. Doradcą sprzedaży zajmuję się systemami kadrowo-płacowymi. A dokładnie mówiąc, bardziej dokładnie, jednym systemem kadrowo-płacowym, który nazywa się Symfonia R2 Płatnik. I na przykładzie tego, co potrafi Symfonia R2 Płatnik, pokażemy Państwu, jak łatwo można zasymulować podwyżkę, jak łatwo można zatwierdzić podwyżkę, jak wygenerować aneksy, a jeszcze wcześniej, jak wyłuskać pracowników, czy część pracowników, którym potrzebujemy tę podwyżkę o jakąś wartość X ustawić. I na początku wyfiltrujmy tych pracowników, a żebyśmy to mogli zrobić, nie wiemy, u kogo jest pensja o zadanej wartości, posłużymy się takim prostym narzędziem, które nazywa się zestawienia według klucza. I w tych zestawieniach według klucza kluczowe jest to, że, jeśli można tak powiedzieć, że można je w dowolny sposób, w dowolnym momencie konfigurować, korzystając z dostępnych składników. I w tej chwili Dominika właśnie konfiguruje nam zestawienie o nazwie płaca zasadnicza, do którego weźmie składnik płaca zasadnicza z dostępnych składników z biblioteki w systemie. Premii nie potrzebujemy, tylko płacę. I teraz chcemy wybrać pracowników, których pensja mieści się w przedziale 4900 zł do 5100 zł. Wybieramy to nasze zestawienie. Tutaj mamy filtrację po pracownikach i według działu i nazwiska imienia, według aktualnych danych i ewidencji i możemy się posłużyć jeszcze jakimś filtrem daty od do, ale możemy po prostu wpisać wartości. I teraz mamy tutaj kryteria wyboru, tu u dołu, w których wpiszemy te wartości brzegowe. Musisz zatwierdzić chyba najpierw.
tu u dołu zatwierdź i dopiero. O. Nie widzimy nic. Skalowanie ekranu chyba jest. A jak teraz zamkniesz wszystko, jeszcze raz spróbujesz? Zamknij do zera te zestawienia i spróbujmy jeszcze raz. Mamy je skonfigurowane. Złośliwość rzeczy martwych, jak zwykle. To inaczej. Spróbujmy to zrobić inaczej. Wybierzmy sobie... Możemy to zrobić ręcznie trochę, bo mamy małą grupę pracowników, więc spróbuj, Dominika, zrobić to zestawienie na wszystkich. Nie będziemy mieli tych kryteriów filtracji od kwoty od do, ale chodzi o to, co tym raportem możemy przygotować. Podświetl pracowników teraz. O. I gdybyśmy mieli ustawiony filtr, czyli kwotę początkową i kwotę końcową, to program podświetliłby nam kilka osób, które w angażu taką właśnie wartość mają. A że filtra nie użyliśmy, podświetlił nam wszystkie osoby, które w ogóle mają płacę zasadniczą. I teraz dla tej grupy wyfiltrowanych pracowników możemy sobie wydrukować ten raport, wykonując go po raz drugi, tylko już nie podświetlając, ale możemy w tej chwili zasymulować podwyżki. Kliknij OK i wtedy będziemy mieli wydruk. Chyba musimy zamknąć program i otworzyć jeszcze raz. To tak, proszę Państwa, jest, że wszystko nam działa, dopóki nie zaczniemy tego pokazywać publicznie. Chwila i będziemy mieli program z powrotem. O, i spróbujmy jeszcze raz według tego, co mamy podświetlone, czyli OK. Teraz nam się uda. Uzyskamy wydruk. Mamy listę osób, u których jest pensja na poziomie 5000 zł. I to widzimy. I teraz, mając te osoby podświetlone, możemy wykonać symulację podwyżki o zadaną wartość kwotową bądź procentową. I w tym celu poprzez... Jeszcze raz chcesz zrobić? Dobrze. To jeszcze raz podświetlimy. A, bo kryteria mamy zadane, tak. Tylko wcześniej nam się podświetliło za dużo pracowników. O, teraz mamy tych właściwych. Czyli mamy te osoby, które mają 5000 w angażu. I dla tej grupy tylko podświetlonych wykonamy symulację. Poprzez raporty analiza płac to jest taka funkcjonalność pozwalająca wykonać symulację podwyżki. Może to być podwyżka z dowolnej kwoty o dowolną kwotę albo do dowolnej wartości, na przykład podniesienie pensji minimalnej z wartości wcześniejszej do wartości bieżącej na przełomie roku. I zróbmy symulację na bieżącą datę, na przykład ustawmy. Wybierz z kalendarza, o, albo tak, 8, niech ona obowiązuje, również od dzisiaj, żeby było łatwiej, żeby nam program fikusów nie robił.
Wymiar czasu pracy nie jest tutaj konieczny. Angaż zasadniczy, ponieważ mamy kilka rodzajów angaży, akurat dlatego zasadniczego chcemy wykonać symulację. No i mamy płacę zasadniczą. W tym polu możemy wpisać wartość docelową, w tym polu możemy wpisać wartość, o którą podnosimy pensję, a w tym polu możemy wpisać procent, o który podnosimy pensję. I tam mieliśmy 5000, wpiszmy 20%, zaznaczmy, jeśli jest, tak na wszelki wypadek, chociaż chyba nie jest to konieczne, no i potwierdźmy, że chcemy symulować. I wprowadziliśmy, nie zaznaczyliśmy, że tylko dla osób podświetlonych, wprowadziliśmy tą podwyżkę wszystkim. No to teraz musimy anulować. Niechcący. No tak się zdarza. Czasami obsługując system też tam się zdarza zrobić coś nadmiarowo. Więc musimy zrobić to raz jeszcze, tylko dla osób podświetlonych. Tylko podświetleni, tak. I teraz uzyskamy dla tych 5 osób. Dokładnie. Otrzymujemy dla 5 osób. I teraz możemy wykonać drugi ruch tym narzędziem symulującym, a mianowicie planowane koszty zakładu albo symulację list płac. Może lepiej symulację list płac. Data wypłaty niech będzie na koniec marca. Miesiąc marzec. I tutaj u góry na dzień też powinniśmy wpisać. Też powinniśmy pisać datę 8 marca. Tylko osoby podświetlone. Jeszcze raz spróbujmy, bo tam za dużo tych parametrów było zaznaczonych. Tylko osoby podświetlone. Na dzień. Tutaj mamy, tak, na dzień 8, nie 4 października 2016, tylko na dzień 8 marca. Wynagrodzenie podstawowe, wypłata za marzec na koniec marca. Z podziałem na pracowników, żebyśmy widzieli imiennie. Tu jeszcze można byłoby wyłączyć te komunikaty, które sygnalizują nam różne zdarzenia, które u tych pracowników powstały, czyli brak na przykład listy obecności za ten okres, albo a czemu mamy wszędzie zera? To nic, to zróbmy inaczej, to kliknijmy planowane koszty zakładu. Marzec. I tu znowu też u góry marzec. Tylko podświetleni, tak. Z podziałem na pracowników. O, no tutaj też możemy wpisać te 20%. Bo to jest drugi wariant symulacji, który możemy wykonać szybciej niż aneksy. Gdzie nam się pokaże już pensja. O, tu akurat nam się nałożyły dwie podwyżki, bo jedną zasymulowaliśmy w angażach, drugą zasymulowaliśmy teraz planowanym kosztem zakładu, czyli tak naprawdę podnieśliśmy o 20 raz aneksem, o kolejne 20 tą symulacją, czyli tutaj też widzimy, o ile nam się te kwoty zmieniają. I teraz zakładając, że chcemy te wartości zachować, czyli te zasymulowane wcześniej, możemy, Dominiko, przejść do zatwierdzenia warunków. Bo na razie tych warunków jeszcze u pracowników nie widzimy. One są gdzieś głębiej w bazie. Tu znowu na dzień 8 musimy podać. One są w bazie, nie są widoczne w aneksach jeszcze, nie są widoczne w angażach. Zatwierdzamy. Tak. Otrzymać powinniśmy komunikat, że zostały zatwierdzone. Tak. Wejdźmy teraz do któregoś z tych podświetlonych pracowników i do jego umowy. I mamy z dnia 8 marca bieżącego roku, mamy aneks podnoszący o 20%, poprzednią kwotę, Dominiko, najedź o piętro wyżej. O, tu mamy 5000, zjedziemy niżej,
Mamy nasz aneks z dzisiaj podnoszący kwotę do 6 tysięcy. Mamy 5 osób, ale moglibyśmy ich mieć 50, 100, 150 albo jeszcze inną grupę. No i teraz potrzebujemy te aneksy wygenerować, tak żeby ci pracownicy aneksy otrzymali. Czyli mamy kolejny mechanizm do tego, żeby jednym seryjnym ruchem, inne dokumenty seryjne, seryjne umowy, umowy o pracę, tak, tutaj zmiany warunków i na dzień 8 tylko osoby podświetlone, makieta podstawowa, czyli ten podstawowy wzorzec aneksu, który jest zawarty w systemie. Można byłoby wykorzystać inny, gdybyśmy mieli taki skonfigurowany, ale mamy tylko ten jeden. Jeśli klikniemy OK, nie będziemy zapisywać dzienników wydruku, chcemy je tylko wygenerować na ekran. I mamy, troszkę nam się ten wydruk chowa, ale mamy taki podstawowy aneks. Jakbyśmy mogli, Dominiko, troszkę go przesunąć w dół, on się da. O, w tej chwili jest zeskalowany troszkę inaczej. Tu u góry widzimy przycisk, którym możemy przełączać się pomiędzy dokumentami poszczególnych pracowników, czyli pomiędzy tymi zmianami umów, które właśnie wygenerowaliśmy. Czyli tak naprawdę, pomijając te perturbacje techniczne, wynikające z tego, że coś nam tutaj nagle przestało działać tak, jak oczekiwaliśmy, moglibyśmy w 3 lub 4 krokach zasymulować podwyżkę, wybrać pracowników, zasymulować podwyżkę. Jeśli nam się ta symulacja nie spodoba, możemy wykonać kolejną, anulując poprzednią. Po zatwierdzeniu tej właściwej zapisać aneksy, a po zapisaniu aneksów możemy wygenerować dokumenty wynikające z tej otrzymanej dla pracowników podwyżki i je wydrukować, rozdać, podpisać, rozdać pracownikom lub używając jakiegoś narzędzia HR-owego, mam tu na myśli Symfonia HR, opublikować w postaci dokumentów podpisanych elektronicznie, tak żeby pracownicy mogli sobie je samodzielnie pobierać ze swoich kont na przykład. Wrócę jeszcze na chwilę do mechanizmu według klucza, bo jest to mechanizm, który pozwala w bardzo szybki sposób wyciągnąć różne informacje z programu, nawet dla użytkownika, który nie ma dużego doświadczenia z systemem, bo jest to dość czytelnie opisane. I teraz, Dominiko, kliknij, utwórz nowy. Musisz chyba wejść w pozycję. Nie. O, tu może. Nie. Definicje zestawienia według klucza. U ciebie jest? Czy tym się nie odświeżyło? Nie. Złośliwość. O, mamy. Można tych zestawień utworzyć bardzo dużo różnych. Można nawet utworzyć je na chwilę i usunąć te, których nie potrzebujemy nigdy więcej wykorzystywać. Można przemodelować, przekonfigurować coś, co już istnieje. Albo można dodać nowe, korzystając z tych danych, które mamy tutaj dostępne. I to, co widzimy u góry w postaci drzewka, to są wszystkie dane z ewidencji przy pracownikach i możemy tutaj wyciągnąć na przykład z danych podstawowych drugie imię pracownika albo z adresu kod pocztowy z adresu zameldowania czy datę zameldowania i połączyć to z jakimiś danymi finansowymi, czyli wynikającymi z angaży albo ze składników, które są wyliczane na listach płat, czyli w kartotekach, tak żeby otrzymać informacje, które będziemy mogli w dalszym trybie obrabiać, brzydko mówiąc, będziemy mogli nad nimi pracować, łączyć je w Excelu z innymi danymi. Dominika, dla przykładu wyciągnij może z adresu jedno pole datę zameldowania, a z danych do naliczeń, co my tam mamy dostępne? Nie z angażu, tylko z danych do naliczeń niżej. Tam powinniśmy mieć jakieś. O, jakąś, no niech będzie tam KZP składka na przykład, chociaż ona nie w każdej firmie funkcjonuje. Możemy tutaj jeszcze manewrować kolejnością tych składników, czyli jeżeli chwycimy jeden i przesuniemy do góry, to kolejność nam się zmienia. Potwierdź, proszę, OK. Mamy tam w zestawieniu jakąś nazwę, musimy nadać, nie nadaliśmy. Z podziałem na pracowników, z aktualnych danych, pomijamy puste.
Możemy kliknąć sprawdź i program nam w tej chwili zasymuluje to, co sobie ustawiliśmy. OK. I pokaże nam zawartość danych, których użyliśmy. Akurat w KZP składce mamy u jednego pracownika tylko jedną wartość. I to jest narzędzie, które można wykorzystywać cały czas, nie tylko w momencie, w którym chcemy coś uzyskać z wynagrodzeń, ale właściwie w dowolnym momencie, w którym potrzebujemy skorzystać z jakichkolwiek danych w programie na szybko. Mamy jeszcze drugie narzędzie, bardziej zaawansowane. Tylko wspomnę o nim. Wymaga pewnej wiedzy technicznej, a mianowicie zestawienia SQL. Są tu przykłady zestawień, które były wykorzystywane przez niektórych naszych klientów, ale to jest oczywiście tylko część raportów dostępnych w programie. Natomiast jest też kreator poprzez definicję zestawienia SQL i tym kreatorem, podobnie jak w zestawieniach według klucza, tutaj po dodaniu plusem nowego raportu możemy uzyskać, możemy zbudować nowy raport, wykorzystując, wejdź może na pozycję Dominiko, bo tam będziemy widzieli, o tutaj mamy, ktoś nam się chowa ten, o a teraz w ogóle wygasło, aha, bo to drugi laptop. Jak klikniesz po lewej stronie Wizard, tutaj masz taką pierwszą kolumnę w lewo od definicji. Wizard po lewej od definicji, bo po prawej masz uprawnienia. W tej drugiej części, poniżej opisu raportu. O, to tutaj mamy dostępną tabelę z polami w systemie, która podobnie wygląda jak to, co jest dostępne w zestawieniach według klucza, tyle tylko, że wymaga już pewnej wiedzy technicznej, a mianowicie trochę znajomości zapytań SQL-owych. Natomiast podpowiedź samych pól jest tutaj, myślę, bardzo dobra i dość łatwo z nich skorzystać. A przy okazji, zarówno tych raportów, jak i tych według klucza, można jeszcze ustawić dostępność tego raportowania dla poszczególnych użytkowników. Czyli można zbudować raport, który będzie dostępny tylko dla jednego użytkownika, i pozostali użytkownicy nie będą mogli z niego korzystać, lub odwrotnie, zbudować raport, który będzie dostępny dla wszystkich, z wyjątkiem jakiegoś jednego użytkownika, któremu z racji stanowiska i kompetencji i na przykład poufności niektórych danych nie możemy ich udostępniać.